i równie aktualnego tematu, trwającego obecnie niestety, no takiego zaostrzenia stosunków polsko-ukraińskich. I pytanie, które chcieliśmy postawić, to jest pytanie, na ile te nasze dwustronne relacje z Ukrainą, które się tak w ostatnim czasie skomplikowały, wpływają, nie wpływają, jeżeli wpływają, to w jaki sposób na może dzisiaj mniej emocjonalny, ale w moim przekonaniu ciągle bardzo ważny projekt i politykę europejską, jaka na pewno jedyną politykę europejską, jaką mamy wobec wschodniego sąsiedztwa, a najważniejszym partnerem w ramach tej polityki jest oczywiście Ukraina. Ale nim przedstawię naszych panelistów i nim przejdziemy do dyskusji, chciałabym bardzo serdecznie powitać pana ambasadora Deszczycę i poprosić go o dwa słowa. Dwa słowa to pani wie, jakie ja znam, ale ich nie będę wypowiadać teraz. Jeżeli chodzi o trzy minuty wstępu, to powiem tak. Mam trzy zdania, czy może tutaj mam telefon. Trzy zdania, na których chciałem, żeby zwrócili na to uwagę. Mówimy o kryzysie polsko-ukraińskim, nawet tutaj jest temat tego panelu. I mówimy o tym już od dwóch miesięcy, że kryzys w relacjach ukraińsko-polskich. Nie zgadzam się z tym, ponieważ nie jest to kryzys w relacjach ukraińsko-polskich. To jest kwestia dyskusji dotyczącej polityki historycznej. A inne sprawy, inny rozwój współpracy w innych dziedzinach się rozwija jak najbardziej aktywnie i dynamicznie. A to, że historycy muszą dalej pracować, muszą dalej wypracować może i muszą zrozumieć jeden drugiego, jest ważne i do tego trzeba dążyć. Także ja zwracam uwagę na to, że dużo się dzieje w relacjach ukraińsko-polskich, oprócz tej debaty historycznej. I proszę na to bardziej uwagi, temu też więcej uwagi udzielać. Druga rzecz jest taka, że wczoraj chyba po raz kolejny przekonałem się, że ta debata historyczna nie ma znaczenia, nie wpływa na relacje albo stosunek Ukraińców do Polaków, bo wciąż Ukraińcy według badań opinii publicznej uważają Polaków za najbardziej przyjazny naród i przyjazne państwo na Ukrainie. Oprócz do tego miliony, powiem już to teraz ostrożnie, miliony i miliony przyjeżdżają dalej do Polski. No przynajmniej milion, ale kontynuują tą migrację zarobkową po polsku, przyjeżdżają tutaj, pracują, studiują i też jakby oczekują, że będą te relacje i dobry stosunek i dobra atmosfera w relacjach ukraińsko-polskich dalej się utrzymywać. I trzecia rzecz jest taka, że to, że takie napięcie wynika, czy raczej takie napięcie czuć w mediach publicznych, w wypowiedziach czasami ostrych polityków, w dyskusji ostrej w Facebooku bardziej niż przy osobistych spotkaniach, wywołuje u mnie takie podejrzenie, że to jest trochę sztuczne przywołanie do tego, że jest kryzys. Bo tak naprawdę, kiedy się spotykam i widzę, ile osób chce rozmawiać i ma chęć do tego, żeby rozmawiać i rozwiązać ten problem, czy zrozumieć, dlaczego to, co się dzieje teraz w relacjach ukraińsko-polskich, nazywa się kryzysem i chce, żeby te relacje były dobre, to wtedy no, powstaje pytanie, a kto wtedy jest zainteresowany, żeby nie były dobre pytania, żeby niedobre były relacje. Dlatego chcę też przywrócić uwagę do tego, że może to jest wywołane jakimś sztucznie i może komuś to jest wygodnie.
Nie chcę tutaj teraz spekulować na tym, ale na to proszę też zwrócić uwagę. Bardzo się cieszę, że ta dyskusja, te rozmowy toczą się. Trochę już miałem okazję porozmawiać z uczestnikami forum, którzy uczestniczyli wczoraj i dzisiaj w debatach i rozumiem, że debata jest ciekawa, ostra, potrzebna i konstruktywna, bo idzie do tego, żeby ten etap kryzysowy był za nami. Także życzę właśnie tego wszystkim nam wspólnie i będziemy robić w różnych dziedzinach to, co jest potrzebne dla tego, żeby mówić o pojednaniu ukraińskim, polskim, a nie kryzysie. Bardzo serdecznie dziękuję. Staramy się jak możemy, żeby się lepiej słyszeć i usłyszeć, tak jak wczoraj o tym rozmawialiśmy. Dzisiaj dyskusję rozpocznie czterech panelistów po połowie z Polski i Ukrainy i nasze zaproszenie z Ukrainy zechcieli przyjąć pan Taras Kaczka, doradca ministra spraw zagranicznych Ukrainy, zastępca dyrektora wykonawczego Międzynarodowej Fundacji Odrodzenia, Hennadij Maksak, krajowy koordynator Ukraińskiej Platformy Krajowej Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego i ze strony polskiej pan dyrektor Eberhard, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia i zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, pan Łukasz Adamski. Wszystkim bardzo dziękuję i proponuję taki krótki wstęp ze strony naszych panelistów, a potem oczywiście będę zachęcała do otwartej rozmowy, pytań, komentarzy także z sali i zapraszam pana Tarasa Kaczkę. Dobro dnia, dziękuję za... Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość wystąpienia. Dzisiejsza dyskusja panelowa łączy w sobie dwa tematy, które być może są na pół autonomiczne i być może będą brzmiały w miarę akademicko, czyli jako taka praca naukowa, która próbuje połączyć dwie rzeczy, które wydawałoby się są sprzeczne, a jednak są połączone. Jeżeli chodzi o Partnerstwo Wschodnie, to ma taką podwójną naturę. Jest to dość zbiurokratyzowana polityka i właśnie dlatego wielu osobom się nie podoba, a nie na Ukrainie, też na Ukrainie się nie podoba, też w Unii Europejskiej, że to jest wymyślone przez biurokratów, to mu to jest nudne i nieciekawe. Ale z drugiej strony przecież ta polityka jest też polityką geopolityczną, chociaż ja osobiście w ogóle nie lubię pojęcia geopolityki, ponieważ bardziej są ciekawe dla mnie rzeczy właśnie biurokratyczne, o tym będę mówił. Ale dlaczego geopolityka? Na czym polega ta geopolityka? Chodzi o to, że region Partnerstwa Wschodniego to jest sześć krajów o różnych okolicznościach historycznych, na przykład Ukraina, która przez ostatnie cztery lata staje się coraz bardziej proeuropejską, realizuje ambicje dwudziestolecia, które przez cały czas były ciekawe z punktu widzenia społeczeństwa ukraińskiego. Też jest Mołdowa, która też na podstawie orientacji zewnętrzno-politycznej przeżywa też kryzys wewnętrzno-polityczny. Ich prezydent ma poglądy prorosyjskie, co jest dość agresywnie widoczne. Armenia oraz Białoruś, którzy są w Unii z Rosją, która występuje jako agresor w stosunku Gruzji oraz Ukrainy, i czy kraje PW, w tym również Mołdowa, mają konflikty terytorialne, które są wspierane przez Rosję bezpośrednio. Z bezpośrednią obecnością rosyjską
w Naddniestrze, też na Donbasie, również Osetia, Abchazja, Krym, to są też Górski Karabach, to jest jakby kolejne terytorium. I tak czy inaczej wszystkie państwa PW mają jakieś kwestie konfliktowe i są one związane z rozłamem na terytorium postradzieckim. Sytuacja się zmienia. Oprócz jeszcze 7 lat temu otwartym liderem była Mołdowa, która była stawiana za przykład dla innych krajów PW, a obecnie w tej roli w pewnym sensie jest Ukraina, a z drugiej strony znacznie bardziej agresywną jest Unia Celna Euroazjatycka. Powstaje wspólny kodeks celny i tak dalej, co też wpływa na możliwości integracji gospodarczej. To jest to, co widać po Armenii, która właściwie zrzekła się od jakichkolwiek formatów współpracy handlowej z Unii Europejskiej, podpisali wyłącznie umowę ramową. A więc PW to jest region, w którym trwa aktywna dyskusja na temat wyboru cywilizacyjnego i w żadnym kraju, żadnemu krajowi nie udało się utrzymać normalne relacje zarówno z Rosją i Unią Europejską, chociaż wszystkie kraje próbowały tego osiągnąć i przyczyną niepowodzenia jest to stanowisko Federacji Rosyjskiej. O tym należy pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie dlatego, że dany pomysł wypalił bądź nie wypalił, tylko wszyscy wiedzą, że dałoby się to zrobić, gdyby Rosja nie była agresywną i odpowiedź na tę agresję różni się w zależności od kraju. I dlatego też Partnerstwo Wschodnie to jest partnerstwo Unii Europejskiej z niezwykle skomplikowanym regionem. I dlatego oczywistym jest to, że bardzo często, gdy są wybierane instrumenty, z których możemy korzystać, to korzystamy z minimalnego, najmniejszego wspólnego mianownika, czyli co jest do przyjęcia dla wszystkich, z tego i korzystamy. Gdybyśmy mieli większe ambicje, no to wówczas to będzie nie do przyjęcia albo dla Armenii, bądź dla Białorusi. W związku z tym podejście jest takie, że jakikolwiek pomysł musi być do przyjęcia dla wszystkich, ale to w sposób negatywny wpływa na te kraje, które jednak mają pewne ambicje. Im wyższe są ambicje dotyczące Unii Europejskiej, tym niższy jest stopień zadowolenia PW. I dlatego też na Ukrainie jest pewne rozczarowanie tą polityką, ale takie rozczarowanie też należy zrozumieć, bo to jest to rozczarowanie, z czym jest związane. Nie jest powiązane z tym, że ta polityka jako taka jest zła, tylko zrozumieliśmy, że jest taką, jaką jest, ze względu na pewne okoliczności. I jest takie zrozumienie, to rozumie prezydent, minister spraw zagranicznych i też jest to zrozumiałe przez społeczeństwo ukraińskie. Ale wyraźnie należy tutaj podkreślić to, że brak wspólnego podkreślenia tego, że jest to zaledwie dodatkowy regionalny wymiar relacji dwustronnych. Kiedyś polityka wschodnia jest zbudowana w taki sposób, że wszystkie kwestie dwustronnej współpracy z Unią Europejską zostały zawarte w tej polityce a priori, czyli wszystkie ambicje, które są, będą realizowane w ramach dwustronnej współpracy w ramach PW. I w tym sensie dzisiejsze ambicje ukraińskie rozrywają tę politykę od środka, ponieważ oczywiście Ukraina chciałaby większej integracji z Unią Europejską i właśnie dlatego też Ukraina wyraźnie mówi o tym, iż potrzebujemy perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej. Tutaj przechodzimy do kolejnej kwestii. Pytanie brzmi, na ile te ambicje są prawomierne, czyli na ile rzeczywiście Ukraina może spodziewać się perspektywy członkostwa. I moja opinia osobista, ekspercka, mówi o tym, że to nie jest potrzebne, ponieważ my mamy możliwości integracji sektorowej, my mamy możliwości integracji bez przystąpienia do Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska i tak nie bardzo sobie tego życzy. Ale z politycznego punktu widzenia takie technokratyczne podejście nie jest właściwe, ponieważ nikt tego nie zrozumie w społeczeństwie. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to społeczeństwo, podobnie jak w dyskusję polityczną, potrzebuje prostej odpowiedzi na proste pytanie. Jesteśmy w Unii Europejskiej, czy nie jesteśmy w Unii Europejskiej? I oczywiście w pewnych sektorach współpraca będzie głębszą, innych mniej głęboka, ale to dotyczy fachowców, ale jeżeli dyskusja publiczna, to powinniśmy powiedzieć tak bądź nie. I jakiekolwiek rząd eurointegracyjny, a teraz mamy i prezydenta,
i rząd, mamy koalicję parlamentarną proeuropejską, oczywiście są krytykowani, są trollowani, jest czystego rodzaju trolling, który następuje ze strony albo rosyjskiej, albo bardziej proradzieckiej, czyli co z tą Europą, nie chcą was tam, w związku z tym wasz pomysł nie wypalił. Więc z tego punktu widzenia Ukraina nie ma wyboru, tylko musi wymagać tej perspektywy członkowstwa i to jest rzecz zupełnie naturalna. I to nie jest tak, że my wymagamy czegoś, co nie odpowiada rzeczywistym okolicznościom, bo wszyscy wiedzą, że Ukraina musi przejść przez reformy systemowe, że są długie, że są skomplikowane, są bolesne i tak dalej. I że to są długoterminowe procesy, ale nie możemy zbyt długo czekać z oczekiwaniem na proste pytanie polityczne, czy Europa chce zbliżyć się z Ukrainą, czy też nie. Oczywiście najprościej, to jest dość skomplikowane pytanie, ale czy Europa chce, by Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej? To jest proste pytanie. I niestety mamy taką sytuację destrukcyjną, ponieważ nie możemy nie zadawać tego pytania, chociaż my wiemy, że odpowiedź oczywiście będzie nie. I zatem konstruktywnym wyjściem z tej sytuacji to jest tak zwany next big thing, czyli kolejna wielka rzecz. I tutaj mamy pewien szkopuł, ponieważ prezydent Ukrainy zaproponował next big thing i to jest cała lista rzeczy, która jest przez niego powtarzana przez cały czas na Ukrainie oraz za granicami. To jest Unia Energetyczna, Celna, Rynek Cyfrowy, przystąpienie do strefy Schengen oraz wspólna przestrzeń lotnicza. To jest taki dodatek albo nie dodatek. I tutaj właśnie przykład, bo Unia Celna, oczywiście jako ekspert i też pisałem na ten temat, Unia Celna jest pomysłem niedorzecznym. I właśnie z tego punktu widzenia powinniśmy też zrozumieć, jaka jest wizja Unii Europejskiej co do next big thing. Co jest rzeczywiście wielkie i rzeczywiście zrozumiałe. I tak by to nie było zbyt zbiurokratyzowaną współpracą sektorem. To musi być jakiś wielki projekt. Coś w rodzaju European Economic Area. Może nieco w innym formacie, ale coś, co jest rzeczywiście rzeczą wielką. Coś, co można było wyobrazić sobie jako konstruktywne wyjście z tej sytuacji patowej, kiedy integracja z Unią Europejską jest potrzebna, a Unia mówi, że nie jesteśmy do tego gotowi, bo jeszcze nie zreformowaliśmy się. Dlatego też mówię, że jak na razie w Unii Europejskiej nie ma takiej wizji, jak relacje powinny być prowadzone z państwami jeszcze nie członkowskimi Unii Europejskiej. To jest spory problem, który prowadzi do frustracji politycznych. No i wreszcie chciałbym przejść do wspaniałego pytania dotyczącego relacji dwustronnych. Jeżeli chodzi o relacje dwustronne, właśnie mieliśmy świetną dyskusję, w jaki sposób na przykład Polska postrzega PW. PW dla Polski jest polityką regionalną. Ukraina i Polska dobrze współpracują w ramach Partnerstwa Wschodniego, ale tutaj mamy pewien niuans, który jest bardzo ważny. Dwie minuty, mi wystarczą dwie minuty jeszcze, który jest bardzo ważny właśnie z punktu widzenia relacji dwustronnych, ponieważ powodzenie Partnerstwa Wschodniego w całości nie jest możliwe bez otwarcia naszej granicy dwustronnej, ponieważ Unia Europejska oznacza, że powinniśmy jakby roztworzyć naszą granicę. I nie chodzi tutaj o rozwój infrastruktury nadgranicznej, czyli zwiększenie zdolności przepustowych przejść granicznych, tylko powinniśmy doprowadzić do rzeczywistej, normalnej integracji, doprowadzić do umożliwienia migracji pracowniczej. Jeszcze nie wiemy, jak ta migracja długoterminowo będzie się rozwijać, bądź nie będzie się rozwijać, jak to wszystko jest, w jaki sposób na przykład społeczeństwo obywatelskie też wpływa na rozwój tych relacji, świadczenia społeczne, rozwój, ale to jest granica szklana, która wciąż istnieje, dlatego że Unia Europejska, Polska jest w Unii Europejskiej, a Ukraina nie jest. A jeżeli ta granica zostanie rozmyta, no to wówczas to oznacza też, że Ukraina będzie się integrować z Unią Europejską. Nieważne, czy z formalnego punktu widzenia będzie kandydatem do członkostwa, czy będzie już członkiem Unii Europejskiej. To już jakby inna kwestia. Ale jeżeli ta granica zacznie zanikać, jeżeli ludzie poczują, że granica zanika, no to wówczas będą rozwijać się relacje dwustronne i będzie się rozwijać PW. Ponieważ Ukraina wówczas będzie mogła rzeczywiście powiedzieć, że
widzi praktyczne wyniki integracji z Unią Europejską, a to oznacza, że to Ukraina może być lokomotywą dla Białorusi, Armenii i Azerbejdżanu. I teraz ostatni punkt. Na tym tle to wygląda w ten sposób, że jakiekolwiek kwestie, które mogą nas dzielić z punktu widzenia społecznego, na przykład podejście do historii, ale to wszystko potem może przejść na rzeczy praktyczne, czyli na przykład nie, i na przykład to może być nieuproszczenie przekraczania granicy bądź nieuproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas to będzie się przekładać na to, że granice widoczne bądź niewidoczne pomiędzy Ukrainą a Polską będzie istnieć, ale inaczej nie mogą być realizowane jakiekolwiek cele PW na poziomie regionalnym bądź dwustronnym. Wiem, że to jest hierarchia dość skomplikowana, ale ona pokazuje, że są pewne rzeczy, które wydawałoby się, że one są, nie są powiązane z polityką międzynarodową i geopolityką, ale tak naprawdę są powiązane i to też pokazuje, że warto posiadać, prowadzić dobry koncert i zgranie wysiłku po wszystkich stronach. Pan dyrektor Eberhard. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Tak z mojej perspektywy widać, że tutaj są dwa wolne krzesła. Może ktoś z Państwa tam stojących się skusi. Dziękuję za zaproszenie. Pani ambasador połączyła rzeczywiście dwa tematy dość autonomiczne, to znaczy relacje polsko-ukraińskie oraz pewien wycinek, tylko wycinek polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy, wobec wschodnich sąsiadów Unii, jakim jest partnerstwo wschodnie, ale wydaje mi się, że mam jeden wspólny mianownik, który będę chciał przedstawić, dotyczący pewnej strategii, pewnego postrzegania przez Ukrainę partnerów europejskich. Zacznę od pytania, które było sformułowane w agendzie naszego spotkania, to znaczy, czy spór polsko-ukraiński. Rozumiem, panie ambasadorze, że się możemy zgodzić, że pewien spór jest, nawet jeżeli nie jest to kryzys, to ten spór jest i on się wyraźnie niestety pogłębia. Czy ten spór może być przeszkodą dla integracji europejskiej Ukrainy? Znaczy, gdy pozostawiając w ogóle dyskusję na boku dotyczące tego, jakie są perspektywy integracji europejskiej, to wydaje mi się, że pierwsza rzecz fundamentalna, którą należałoby podkreślić, to oczywiście to, że na poziomie geopolitycznym Polska popierała, popiera i popierać będzie przybliżenie Ukrainy do Unii Europejskiej. To dla mnie jest czymś oczywistym, czymś absolutnie oddzielonym od bieżącej koniunktury. Tak jak pomimo napięć i sporów w relacjach z Litwą zawsze w ten wymiar strategiczny, geopolityczny był utrzymywany. Tak jak pomimo głębokiego kryzysu w relacjach z Białorusią od 1994 roku, Polska zawsze suwerenność i zachodni wybór Białorusi wspierała, często nawet wbrew władzom Białorusi. Więc jak gdyby pod tym względem, moim zdaniem, pojawiające się w polskich i ukraińskich mediach próby analogii pomiędzy Polską a Węgrami, że Polska będzie szukała teraz resetu z Rosją kosztem zaprzestania wsparcia dla Ukrainy, mi się wydaje mi się opinią obłędną z racji pewnego położenia geopolitycznego Polski, wyzwań, jakie Rosja generuje. Ale jednocześnie wydaje mi się, że mylą się ci, którzy na geopolitycznej konieczności wspierania przez Polskę Ukrainy budują dzisiaj w Kijowie dość twardą i nieustępliwą politykę wobec Warszawy, jeżeli chodzi o kwestie historyczne, zgodnie z rekomendacjami na przykład Witalija Portnikowa, przewodniczącego współprzewodniczącego polsko-ukraińskiego Forum Partnerstwa, który mówi, że Polska jest dzieckiem, prawda, które trzeba przeczekać, zignorować, a tak naprawdę właściwie to Ukraina mniej potrzebuje Polski niż Polska Ukraina. Znaczy, problem jest taki, że jeżeli my wejdziemy w ten kołowrotek, w ten korkociąg wzajemnych uprzedzeń i tego typu licytacji, to niestety będą zachodziły bardzo złe elementy, głównie po stronie Polski. W tym sensie, że już dzisiaj mam wrażenie, że temperatura wsparcia polskiego dla Ukrainy ze strony zarówno elity politycznej, jak i społeczeństwa, ona wyraźnie maleje. Obserwujemy, moim zdaniem, wypalanie się okresu romantycznego w relacjach polsko-ukraińskich. Maleje
akceptacja społeczna dla bezwarunkowego wspierania Ukrainy, nie zważając na koszty. Moim zdaniem to jest bardzo, to jest dużo bardziej szeroki proces niż tylko związany ze sporami o historię. To jest troszkę to, że Polska jest silnie osadzona na Zachodzie. Mamy wyzwania związane z Unią Europejską, to absorbuje polskie władze. Wojna rosyjsko-ukraińska to jest dodatkowy element, który oczywiście podnosi w społecznym odczuciu koszty zaangażowania się w politykę wschodnią, ale jest bardzo silny element w społeczeństwie poczucia, w najmniej znacznej części polskiego elektoratu, że Ukraina jest niewdzięczna. Znaczy ja w tym momencie nie chcę powiedzieć, znaczy nie, to nie jest moja ocena stanu faktycznego, ale to jest pewna diagnoza emocji społecznych, które moim zdaniem dzisiaj niestety dzisiaj się w Polsce pojawiają, a jednocześnie jest to powiązane z poczuciem, że Ukraina jako trwały byt geopolityczny, który nas oddziela od Rosji, ona jest już dzisiaj niezagrożona. To znaczy nie wiemy, w jakim kształcie terytorialnym Ukraina będzie funkcjonowała za 10 czy 20 lat. Nie wiemy, jakie będzie generowała wyzwania dla bezpieczeństwa, ale Ukraina jako trwała zapora dla rewizjonizmu rosyjskiego jest czymś bezsprzecznym. A jeszcze powiedzmy za Janukowycza w roku 2013, gdy dyskutowane było przystąpienie do Unii Celnej, to stawało pod znakiem zapytania. To wszystko, te wszystkie elementy, o których mówię, one moim zdaniem wskazują na to, że niestety kryzys, napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, one są silniejsze niż tylko nieporozumienie w sprawie Bandery, Szuchewycza, w sprawie poszukiwań i ekshumacji Kościoła Świętej Marii Magdaleny, Lwów uwięzionych i tak dalej. To jest moim zdaniem coś, co tak naprawdę niestety nie dotyczy elit politycznych. Coraz bardziej mamy do czynienia z sytuacją, w której ukraińska polityka pamięci, ona zawęża pole manewru każdego polskiego rządu i ona radykalizuje opinię publiczną, co najmniej część opinii publicznej, i tego trzeba być świadomi. Tak więc skoro jest geopolityczna konieczność, skoro Polska będzie na poziomie strategicznym popierała Ukrainę, to do czego więcej Polska jest Ukrainie potrzebna? No może ma rację w takim razie Witalij Portnikow, twierdząc, że Polska jest Ukrainie dzisiaj już, że Polska jest Ukrainie niepotrzebna. Znaczy boję się sytuacji próby, to znaczy sytuacji, która wymagać będzie działań ponadstandardowych, tak jak było to w czasie pomarańczowej rewolucji w roku 2004, jak było to w roku 2014, kiedy bez przeceniania także roli Polski, ale jednak pewne aktywne wsparcie ze strony Warszawy, ono było przydatne, szczególnie w roku 2004, w mniejszym stopniu w roku 2014. Mam wątpliwość, czy w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji za kilka lat będzie przyzwolenie społeczne w Polsce, czy pozytywne emocje w ramach społeczeństwa i elity będą wystarczające, aby Ukrainę wspierać. Mam wrażenie, że po stronie ukraińskiej, też ciekawy będę opinii naszych ukraińskich przyjaciół, to zagrożenie się dzisiaj lekceważy głównie ze względu na koncentrację na Berlinie. To znaczy Ukraina rzeczywiście ma bardzo silne kanały dialogu z Berlinem. Ma dość daleko posuniętą życzliwość ze strony kanclerz Merkel. To jest racjonalna ocena w tym sensie, no, że gdyby od polityki niemieckiej najwięcej zależy, zarówno jeżeli chodzi o konflikt w Donbasie, jak i wsparcie transformacji reform ukraińskich. Czasami mam również wrażenie, że w Kijowie pojawiła się diagnoza, że konflikt z Polską niewiele Ukrainę kosztuje, a może nawet będzie dobrze przyjęty przez niektóre państwa zachodnie, bo Polska dzisiaj jest na cenzurowanym i jak gdyby mając napięcia z Polską, można się trochę wpisać w pewien trend europejski. Ale jak podkreślam, nie wiadomo, jaka będzie koniunktura za 5 lat, za 10, nie wiadomo, jaka będzie polityka niemiecka i być może wówczas życzliwość i zaangażowanie państw Europy Środkowej, ono dla Ukrainy się okaże istotne. Ja mówię Europy Środkowej, dlatego, bo to nie jest chyba tylko kwestia Polski. Mieliśmy kilka tygodni temu przykład ukraińskiej ustawy oświatowej,
której oczywiście główna intencja, chyba w pełni w Polsce rozumiana, podzielana, dotycząca ukrainizacji przestrzeni publicznej, szkolnictwa ukraińskiego, derusyfikacji, zmniejszenia zależności od Rosji, ale ona tak naprawdę pokazała lekkość, z jaką władze ukraińskie poszły na konfrontację z życzliwą sobie Rumunią, no i może mniej troszeczkę życzliwymi Węgrami. Szczęśliwie akurat w relacjach polsko-ukraińskich tutaj nie zostało to wykorzystane polityczne. To, że decyzje, główne decyzje polityczne podejmują Niemcy, moim zdaniem jest tylko i wyłącznie częścią prawdy. Potrzebne są kraje, które mobilizują opinię publiczną na rzecz Ukrainy i bałbym się tego, że pewnego dnia Polska takim krajem przestanie być. I kilka zdań na temat Partnerstwa Wschodniego, aby być zgodnym z tematem. Wydaje mi się, tutaj jest pewna analogia, to znaczy z jednej strony Partnerstwo Wschodnie, ono swój potencjał transformacyjny w dużym stopniu wyczerpało. Zwrot geopolityczny Ukrainy, on się wypełnił. Po wprowadzeniu ruchu bezwizowego i umowy stowarzyszeniowej trudno powiedzieć, co takiego może zaoferować Partnerstwo Wschodnie, co byłoby, można byłoby wrzucić na sztandary i byłoby impulsem modernizacyjnym. Jak gdyby taki ambiwalentny stosunek do Partnerstwa Wschodniego ze strony Kijowa ja dostrzegam. Najlepszego tego przykładem było to, że do ostatnich godzin, niemal do szczytu ostatniego w Brukseli, Ukraina dość kategorycznie groziła zablokowaniem końcowej deklaracji państw Partnerstwa Wschodniego. Ostatecznie deklaracja szczęśliwie została podpisana, ale i tutaj widzę pewną analogię, pewien wspólny mianownik z tymi napięciami polsko-ukraińskimi. Znaczy, Ukraina, pokazując, że w gruncie rzeczy Partnerstwo Wschodnie jest dla niej drugorzędne, no, mówi prawdę, bo rzeczywiście partnerstwo nie daje dzisiaj atrakcyjnej oferty, tylko moim zdaniem odrzucanie, negowanie, minimalizowanie znaczenia Partnerstwa Wschodniego jest trochę nieroztropne w tym sensie, że choć z Niemcami można rzeczywiście, Ukraina może dzisiaj osiągnąć dużo więcej, choć Niemcy są istotne nie tylko jeżeli chodzi o transformację, ale i cały proces miński, to jednak jeżeli będziemy marginalizować znaczenie Partnerstwa Wschodniego, jeżeli państwa objęte Partnerstwem Wschodnim będą marginalizować ten program, znaczenie tego programu, to wówczas niestety idzie bardzo zły sygnał polityczny. Sygnał polityczny w Unii Europejskiej, a że jednak może angażowanie się, że może jednak lobbowanie na rzecz państw regionu nie jest tak istotne. Gdzie ten wspólny mianownik? Otóż w tym, że tak jak myślenie, że Polska czy Rumunia są mniej istotne, bo przecież można rozmawiać z Niemcami, tak jak poczucie, że Partnerstwo Wschodnie, mechanizmy unijne, Komisja Europejska są mniej istotne, bo można rozmawiać z Niemcami, to jest pewna pokusa, przed którą dzisiaj stoją władze ukraińskie, mając otwarte drzwi do największych stolic europejskich. Ale to jest jednocześnie ryzyko, że jeżeli czasy przyjdą gorsze, to wówczas może nie być do kogo zatelefonować. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i zapraszam pana Hinadija Maksaka. Dziękuję pani Katarzyno. Dziękuję pani Katarzyno. Zacznę z tego, od czego rozpoczął pan ambasador Deszczycia, że są badania, w których pokazano, że Ukraińcy mają pozytywny stosunek do Polaków. W naszym centrum, gdzie podsumowujemy politykę Ukrainy w 2017 roku, ten rok jeszcze się nie zakończył, ale w związku z tym, że ja jestem redaktorem tego badania, to mogę powiedzieć o pewnych wynikach tych badań, że jeżeli mówimy o najbardziej przyjaznych, nieprzyjaznych państwach, kiedy mówimy o pieniądzach, to o Polsce nawet się nie wspomina. Mówi się o Rosji, o Białorusi, o Węgrach, ale nie mówi się o Polsce. Na poziomie eksportu kwestie związane z kryzysem polsko-ukraińskim nie są istotne dla formowania porządku dziennego relacji dwustronnych. Ja w związku z tym, że ja zajmuję się głównie Partnerstwem Wschodnim, to kilka słów poświęcę szczytowi, który się odbył, jak go oceniamy.
i czy rzeczywiście jest sens we wschodnim partnerstwie i co dalej, jeżeli chodzi o Ukrainę i region. Sam szczyt był może nie nudnym, ale zwyczajnym. Nic szczególnego tam się nie odbyło. Szykowano się do niego prawie rok. Ta ilość dokumentów, te non-paper, które zostały tam przedstawione przez nasze kraje, przez Mołdawię, przez Ukrainę i Gruzję, nawet jeżeli zostały uwzględnione, to były tak wyczyszczone, że nawet nie wiadomo, o co w nich teraz chodzi. Są tam ogólne frazy, o których słyszano już 5-6 razy w innych miejscach. To jest jedno stanowisko, które dla nas, dla Ukrainy, a także szczególnie dla Ukrainy było to niezrozumiałe. Mogę powiedzieć, że Ukraina miała swoje stanowisko i walczyła o nie. I nie jest to jej stanowisko tylko w Partnerstwie Wschodnim. Powiem tak, nasza polityka zagraniczna jest coraz bardziej agresywna, ponieważ coraz bardziej staramy się walczyć o swoje prawa. I dla nas wyznacznikiem jest to, jeżeli nie ma nie jest wspomniana agresja Rosji, to musi być coś nie tak. Chyba nie gramy do tej samej bramki. Jeżeli w ogólnej deklaracji nie było wspomnień o agresji rosyjskiej, to dla nas jest to wyznacznik tego, że ogólna temperatura nie daje nam w tym FPW w przyszłości. Możemy oczywiście mówić o PW jako wartości dodanej, oczywiście nie pomieszamy jej wartości, ale stanowisko ukraińskie w tym kontekście było bardziej aktywne niż innych państw. Dlaczego żadne z państw Unii Europejskiej nie wsparło stanowiska Ukrainy? Mówiliśmy tutaj, że tylko Ukraina o to walczyła. Inna sprawa, jak my to komunikowaliśmy państwom europejskim, ale ze strony Europy nie było wsparcia dla nas, co też świadczy o tym, czy my widzimy wspólną drogę rozwoju regionu. Jeżeli chodzi o szczyt, były tam dwa poziomy, polityczny i biurokratyczny czy taktyczny. Na szczeblu politycznym oceniamy go neutralnie. Teraz chyba będę słyszeć lepiej. Na poziomie politycznym traktujemy go neutralnie, a poziom taktyczny był bardzo interesujący, ponieważ opiera się na dokumencie, który był opracowany jeszcze w grudniu ubiegłego roku, a później był dopracowany w czerwcu. Jest to 20 osiągnięć od 2020 roku. Były tam określone kierunki sektoralne, gdzie musimy pracować, ale jest kilka zapytań. Czy rzeczywiście jest to wartość dodana, ponieważ większość tych zobowiązań mamy w ramach umów dwustronnych, w umowie stowarzyszeniowej, w umowie o strefie wolnego handlu, w innych dokumentach, które mamy podpisane z Unią Europejską. Czy musimy to wnosić do nowego dokumentu w ramach wschodniego partnerstwa i o tym osobno mówić? I drugie pytanie, jak Unia Europejska powinna stymulować wykonanie i kontrolowanie tych naszych planów? Ponieważ nie widzimy tam systemowego monitoringu ani dokumentów, które jasno określałyby proces przechodzenia przez każdy z tych osiągnięć. Być może na każdym kierunku będziemy pracować i szukać wspólnych odpowiedzi. Co jest interesujące w Partnerstwie Wschodnim dla Ukrainy, jeżeli nie będziemy mówić o formatach dwustronnych? W wielostronnym formacie powinniśmy zrozumieć, że partnerzy nas rozumieją, że nie szukają wspólnej dominanty dla wszystkich 6 państw, bo to jest trudne, ale trzeba szukać tam, gdzie są wspólne punkty styczne. Ukraina, Mołdawia, Gruzja. Najpierw były poszczególne głosy, później nasze głosy się połączyły, szukaliśmy wspólnego stanowiska wśród tych krajów we wspólnym dokumencie, ale czy Unia Europejska gotowa jest, widząc wspólność interesów, wspólnych zobowiązań tych 3 krajów, mówić o odrębnych płaszczyznach, na których łączyłyby się te 3 kraje? Dla nas jest to logiczne i naturalne. Nawet jeżeli jest jakaś większa grupa, to w tej grupie powinni być liderzy, którzy nią kierują. Nam na razie mówią, ten system pracuje, za wami się ktoś chowa, ale wy musicie to ciągnąć. Ale my powinniśmy uznać, że ci, którzy ciągną, mają swoje motywy, mają swoje kierunki, które interesują je bardziej niż pozostałe kraje, w których jesteśmy w tej grupie WP. Otóż
Mamy tu różne punkty widzenia, ale sądzę, że popracujemy wspólnie z naszymi polskimi partnerami dla formatu 6 krajów. Ukraińska też widzi, ma swoje widzenie. Uważamy, że będzie ten format się zmieniać, będą wprowadzane nowe elementy, ale głównie myślimy tutaj o formacie konsultacji, międzyrządowych konsultacji, gdy spotykają się przedstawiciele państw i dyskutują o polityce, o gospodarce. Mówimy o powstaniu Centrum Wschodniego Partnerstwa, gdzie będziemy zajmować się cyberprzestępstwami. Myślę, że jest to idea bardzo ciekawa, mogłaby być zrealizowana przez nasze wszystkie kraje. Na razie nie ma decyzji, czy będziemy to robić, czy nie. Wszystko to związane jest z biurokracją. Czy wpływa na to kryzys polsko-ukraiński? Ja powiedziałbym, że kryzys na to nie wpływa, ale zmienia stosunki. Zwróciłbym tutaj uwagę na trzy kwestie. Pierwsza. Ma miejsce zmiana polityki zagranicznej Polski, która nie jest związana bezpośrednio z historycznymi sprawami, z pamięcią historyczną. Jeżeli popatrzymy na to, jaki był rząd poprzedni i jak jest obecnie, jakie jest stanowisko w polityce zagranicznej, to się różnią te rządy. Także są kwestie wewnętrznej polityki w Unii Europejskiej i inicjatywa trzech mórz, Trójmorza. Powstają nowe wektory, które odwracają uwagę od kwestii Partnerstwa Wschodniego. I oczywiście sytuacja się zmienia. Na pewnych poziomach symbolicznych odczuwamy to, co może być związane także z tym kryzysem. Na przykład formalne, symboliczne otwarcie ruchu bezwizowego. Mimo tego, że Polska i Ukraina włączały się w to bardzo potężnie, to otwarcie bez wizu było na granicy ze Słowacją. Myślę, że zauważono to także jako symboliczne, zauważono to w Warszawie. Wczoraj mówiliśmy o europejskim planie inwestycyjnym dla Ukrainy. Dobrze to czy źle, ale został zaproponowany przez inny kraj, przez Litwę, a nie Polskę. Polska nie poparła tego tak, żeby można było ten plan implementować do dyskursu europejskiego. I całkiem świeża sprawa. To, co mówią we Węgrzech o zablokowaniu Komitetu Ukraina-NATO, spotkania Ukraina-NATO, i tam odreagowała na blokadę nie kto inny, a Litwa. Czyli takie symbole, może one nie są związane z jakimś kryzysem, ale my to odczuwamy. Jest to oczywiście bardziej symbolicznie niż głęboko, ponieważ kwestia związana z obronnością, współpracą w tej kwestii, one są pozytywne i odczuwane przez nas. I dziękować za to Bogu. Co powinniśmy robić? Siąść za stołem rozmów i rozmawiać. Dzisiaj rozmawialiśmy o wschodnim partnerstwie, tak, z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Widzimy stanowisko strony polskiej, widzimy, że nasze stanowisko jest inne. Jeżeli jesteśmy w stanie iść dalej niż nasi partnerzy, to powinniśmy iść dalej. Mój czas się zakończył. Dziękuję za uwagę. Będziemy później dyskutować. Bardzo dziękuję i przekazuję głos Łukaszowi Adamskiemu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i od razu będę się sumitował, bo to nie jest łatwe zadanie być piątym po panu ambasadorze i po panelistach, który będzie mówił w zasadzie o tych samych sprawach i nawet w dużej mierze z podobną diagnozą, z podobnym opisem tego, co się dzieje. Ale mimo wszystko postaram się być trochę oryginalny. Zacznę jednak od tego, że podzielę tę diagnozę, że nie ma jakiegoś wielkiego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich jako takich, które się rozwijają w zasadzie w każdej dziedzinie. Osoby, które regularnie śledzą tę tematykę albo które odwiedzają oba kraje, mogą się przekonać, jak bardzo te relacje się rozwijają. Natomiast faktem jest, że zwłaszcza w odbiorze opinii publicznej, ale trochę już, czy coraz bardziej wręcz politycznych elit obu krajów, konflikt pamięci historycznej oraz konflikt, jak zarządzać
historią, zaczyna przysłaniać te inne dziedziny współpracy. Mało tego, w ostatnich tygodniach moim zdaniem wpadliśmy w pewnego rodzaju spiralę nieporozumień, albo jak napisałem w artykule, który niedawno opublikowałem, w pewnego rodzaju korkociąg. I musimy z tego korkociągu, po ukraińsku to się nazywa sztopor, jakoś wyjść. W każdym razie to, co nastraja absolutnie pozytywnie, to jest to, że tak naprawdę ani Polska, ani Ukraina, i tutaj mówię z pełną odpowiedzialnością, również elity obu krajów, polityczne, intelektualne, eksperckie, nie chcą w ogóle konfliktu, znaczy nie chcą eskalacji i zastanawiają się, jak to się dzieje, że chcemy ze sobą rozmawiać, a z drugiej strony takie napięcia powstają. Więc ja uważam, że jest to do pewnego stopnia również kryzys komunikacyjny. Ten kryzys komunikacyjny jest oczywiście pochodną obiektywnie istniejącego konfliktu pamięci historycznej. To nie jest to oczywiście sprawa nowa, ale ten istnienie konfliktu pamięci historycznej Polaków i Ukraińców, zwłaszcza Ukraińców z Galicji, z dawnej Galicji Wschodniej, czyli z ukraińskiej Halyczyny, bo napięcia na tle historii między Polakami a mieszkańcami Ukrainy Środkowej, czy już nie mówiąc o wschodniej, są zdecydowanie mniejsze, ale w ostatnich latach właśnie te napięcia zaczęły przesłaniać inne dziedziny współpracy. Mało tego, na ten konflikt pamięci historycznej, on nie może być analizowany sam w sobie jako źródło nieporozumień, dlatego że dochodzą do tego jednak odmienne uwarunkowania polityczne w obu krajach. Pewne, bym powiedział, odmienna kultura polityczna w znaczeniu sposobu komunikacji, postrzegania rzeczywistości, także roli historii w społeczeństwie. To są w dużej mierze rzeczy normalne, ale bez wątpienia wpływają na to, jak postrzegamy się nawzajem. I uproszczając bardzo sprawę, można powiedzieć, że Polska jest odbierana, czy była odbierana w ukraińskim społeczeństwie, Polska z jej historią, jako pewnego rodzaju dobry łotr. Znaczy osoba, która oczywiście na równi z Rosją, no może trochę mniej, ale była głównym winowajcą dziejowych krzywd narodu ukraińskiego, natomiast no, nawróciła się dzięki Giedroyciowi, dzięki mądrości polskich elit po 91 roku. Natomiast kiedyś okazało, że tak naprawdę przeważająca część polskiego społeczeństwa nigdy się nie uważała za żadnego dobrego łotra, tylko też za ofiarę kataklizmów dziejowych. I to, co Polska ma sobie do zarzucenia, to głównie dyskryminacja mniejszości ukraińskiej w przedwojennej Polsce i w jakiejś mierze pewnie akcja Wisła, no to się pojawił pewnego rodzaju szok i niedowierzanie. Trzecia moja teza jest taka, i tutaj mam opory, żeby wygłaszać, dlatego że dyrektor Eberhardt powiedział dokładnie to samo, to znaczy, że ukraińska polityka pamięci zawęża pole manewru dla każdego polskiego rządu. I widać to było nie tylko w ostatnich dwóch latach, ale już wcześniej. Ja tutaj przypomnę incydent, który się zdarzył w kwietniu 2015 roku, kiedy prezydent Bronisław Komorowski, który ubiegał się o reelekcję, pojechał do Kijowa z takim bardzo proukraińskim przesłaniem, wygłaszał przemówienie w Radzie Najwyższej i zostały jednocześnie tego samego dnia przyjęte ustawy, które ewidentnie podwyższały dla polskich polityków polityczny koszt prowadzenia proukraińskiej polityki. To znaczy polskiemu społeczeństwu coraz trudniej jest przez elitom coraz trudniej przekonywać społeczeństwo do poparcia takiej proukraińskiej, jednoznacznie proukraińskiej polityki. I tutaj, choć możemy się zgadzać, że polityka pamięci nie jest oczywiście najważniejszą sprawą w relacjach obu państw, i to tak się złożyło, że osoby, które na Ukrainie są z ramienia władz państwowych odpowiedzialne za realizację polityki pamięci, de facto są też odpowiedzialne za pewien wycinek stosunków dyplomatycznych. Czy tego chcą, czy nie? Pytanie, czy mają ku temu odpowiednie kompetencje do roli dyplomatów. Myślę, że w Polsce popełniono pewne błędy także co do strategii dialogu z Ukrainą. To znaczy był w latach 90. taki paradygmat strategicznej cierpliwości. Otóż nie powinniśmy mówić zbyt mocno o pewnych sprawach związanych z historią, głównie z rzezią wołyńską, dlatego że druga strona była merytorycznie nieprzygotowana i znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej, politycznej. I ten paradygmat, moim zdaniem, on był nawet słuszny do pewnego okresu,
który w Polsce pozostał niezauważony. To znaczy w pewnym momencie, to było za prezydentury Wiktora Juszczenki, widać było ewidentnie, że lokalna pamięć, w dużej mierze lokalna, to znaczy mieszkańców zachodnioukraińskich obwodów o działaczach ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego, zaczyna przenosić się także na Ukrainę centralną. Zaczyna być pewnego rodzaju immanentnym elementem tworzącej się ogólnoukraińskiej pamięci historycznej. Natomiast w Polsce aż do 2013 roku było przekonanie, że nie należy na przykład mówić wprost o zbrodni ludobójstwa, tylko używać jakichś prawniczych eufemizmów. Ja pamiętam ministra Sikorskiego, który zachęcał wręcz do tego posłów w 2013 roku, no bo z uwagi ze względu na wgląd na wrażliwość partnera. Oczywiście ta sytuacja radykalizowała środowiska nieprzychylne Ukrainie jako takie, środowiska rodzin, ofiar rzezi wołyńskiej, kresowiaków. W rezultacie oni stawali się coraz potężniejszym politycznym lobby. Myślę, że błędem była pewnego rodzaju brak dialogu z tą grupą społeczeństwa polskiego. Tak samo jak pewnym błędem, który jest ciągle popełniany, myślę, że nadal jest też brak dialogu z przedstawicielami umiarkowanego skrzydła ukraińskich nacjonalistów. A zwłaszcza uważam, że niezależnie od tego, że ja osobiście jestem bardzo krytyczny wobec poglądów historycznych, a także Wołodymyra Wiatrowicza, a także bym powiedział, uważam, że na polityce zagranicznej to się nie zna, mówiąc łagodnie, ale jest w każdym razie reprezentantem pewnego znaczącego jednak sposobu myślenia o Polsce i o ukraińskiej historii. Z tego względu też próby izolowania Wiatrowicza powinno cały czas moim zdaniem podejmować się próby rozmów z tą częścią ukraińskiego społeczeństwa. Czego nam więc trzeba? Dialogu, intensyfikacji dialogu, komunikacji. Potrzeba nam instytucji, które zapewnią takie zapasowe kanały komunikacji, dlatego że o sprawach na tle związanych z historią, z tożsamością nie mogą rozmawiać tylko urzędnicy obu państw, a także nie mogą niestety rozmawiać tylko historycy, bo historycy też często nie mają kompetencji dyplomatycznych czy psychologicznych, więc ja uważam, że hasło, które często słyszymy, że niech historią zajmują się historycy, ono jest po prostu politycznie niedalekowzroczne. Potrzeba nam opracowania katalogu dobrych praktyk, znaczy czego wolno, a czego nie wolno robić w relacjach z najbliższym sąsiadem, z partnerem strategicznym, jakich pojęć nie używać. Wczoraj było forum polsko-ukraińskie i widać było, jak ogromne emocje budzi po polskiej, po ukraińskiej stronie słowo okupacja, które było użyte w odniesieniu do, na tablicy odsłoniętej przez panią wicepremier Ukrainy, w odniesieniu do okresu przedwojennego. W związku z tym ja musiałem każdemu wręcz z osobna tłumaczyć, z ukraińskim przyjaciołom, że słowo okupacja jest terminem prawnym i jeśli Ukraina będzie kwestionować suwerenność państwa polskiego nad Galicją Wschodnią w okresie międzywojennym, a do tego się sprowadza używanie terminu okupacja, to Rosja wkrótce zacznie nie tylko okupować Krym, ale też tłumaczyć, że w latach 1991-2014 to Ukraina ów Krym okupowała. I potrzeba nam symboli, pozytywnych symboli współpracy polsko-ukraińskiej i przekonania także, że szansa na skłonienie Ukraińców do rozliczeń z przeszłością, a to jest chyba główny to rozliczenia pełnego ze zbrodnią wołyńską i nie tworzenia fałszywych analogii z AK, będzie tym większa, im w Polsce będzie większy wzorowy stosunek do naszej własnej przeszłości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja słuchając tych wystąpień chciałam zadać pytanie, na które ostatni prelegent, Łukasz Adamski, zaczął odpowiadać, ale ja i tak to pytanie chciałabym zadać od siebie. To jest pytanie o to, jak rozmawiać, to znaczy co robić, żeby z tej spirali, z tego, czy my to nazwiemy kryzysem, czy jeszcze nie kryzysem, czy już bardzo głębokim kryzysem, wszyscy wiemy, gdzie jesteśmy. I też
usłyszałam tutaj właściwie we wszystkich wypowiedziach, że to jest coś, czego nie chcemy. Co jest, ale my tego nie chcemy. Czasem jest kryzys, tak jak, który jest intencjonalnie eskalowany i obie strony znajdują w tym jakiś swój realny interes. Przynajmniej tak jak tutaj to zostało powiedziane, to jasno wybrzmiało, że to jest coś, czego obie strony nie potrzebują, to jest coś, czego nie chcemy, ale to jednak jest coś realnego. To nie są tylko emocje, bo przynajmniej usłyszałam od dwóch polskich prelegentów, że są realne, konkretne z ich strony zastrzeżenia albo co do charakteru ukraińskiej polityki historycznej. Wczoraj od naszych ukraińskich przyjaciół usłyszałam to samo o polskiej polityce, więc to nie jest kryzys abstrakcyjny. On jest realny i znajduje też jakieś, tu dużo zostało powiedziane o nastrojach społeczeństwa polskiego. Ja osobiście akurat uważam, że ogromną rolę odgrywają politycy i nastroje są wtórne wobec pewnej inicjatywy przywódczej i emocji, którą narzucają przywódcy, albo jej nie narzucają, albo jej nie kontrolują i nie zarządzają. I to wszystko jakby się na Partnerstwie Wschodnim nie odbija, bo to jest biurokratyczna polityka Unii Europejskiej, ale odbija się na polskim sposobie dbania o nasz wspólny polsko-ukraiński interes w Unii Europejskiej. Mianowicie Polska, to chyba dyrektor Eberhard powiedział, staje się takim, że ta emocja, my to robimy, ale bardziej z obowiązku, już tak technokratycznie to bardziej robimy niż z pasją. I wtedy rzeczywiście Polska przestaje być takim graczem, który jest w stanie zaproponować to, o czym wspomniał Taras Kaczka, jakiś pomysł na większy projekt, jakoś wszczepić coś, zainspirować do czegoś, do kolejnego kroku do przodu, a to przy każdej polityce jest potrzebne. I teraz już taki technokratyczny adwokat ciągle się przydaje, ale to już daleko nie jest to samo. I co więcej, to się rozlewa ten nasz kryzys, jak tutaj zostało też wskazane, na inne elementy polskiej polityki i polsko-ukraińskich relacji. Myślę, że ten przykład świętowania ruchu bezwizowego na granicy słowackiej i pewna nieobecność Ukrainy na szczycie Trójmorza i odebranie tego faktu przez stronę ukraińską w taki, a nie inny sposób pokazuje, że to się rozlewa na inne aspekty relacji politycznych. Co powiedziawszy i jeszcze raz dziękując bardzo prelegentom, zapraszam Państwa do pytań, komentarzy. Bardzo proszę. Dzień dobry, Piotr Tyma, Związek Ukraińców w Polsce. Ja mam pytanie przede wszystkim do pana Łukasza Adamskiego, który użył dosyć tajemniczego sformułowania na koniec swojego wystąpienia, mówiąc o wzorowym stosunku do własnej historii, gdyby mógł rozwinąć ten wątek. I druga kwestia, uwaga do wystąpienia pana dyrektora Eberharta. Dostaliśmy mniej więcej listę zaniedbań czy spraw konfliktowych po stronie ukraińskiej z słynnymi aresztowanymi lwami za tekturą. Natomiast mam takie pytanie. Od 2014 roku przynajmniej Polska jest terenem realizacji rosyjskiej wojny informacyjnej i hybrydowej. I mamy takie oto zjawisko, że na terenie Polski miały miejsce działania, które w ocenie części ekspertów nosiły charakter prowokacji, to znaczy według jednego schematu niszczone były groby upamiętnienia ukraińskie. Proces niszczenia był nagrywany na wideo i pojawiał się jako na pierwszym roczniku na portalu Noworosia Today, który jest przygotowywany i realizowany także przez obywatela polskiego w języku polskim. Ten proces był jednym z elementów tego, o czym tutaj mówimy, kryzysu, bo później był problem ekshumacji i zatrzymania tego procesu. Natomiast nie widzę, po pierwsze, działań ze strony państwa polskiego, które by ten proces chciały wyjaśnić.
i nie widzę ze strony polskiej chęci wśród ekspertów, by zauważyć, że w tym 2014 roku na terenie Polski coś się zdarzyło. I do dzisiaj to jest taka tajemnica Poliszynela. Czy była to prowokacja, czy nie była? Sprawców nie ustalono. Sprawa dotyczy kilkunastu miejsc realizowanych przez osoby, które się podpisują pod tą akcją. Jeżeli chodzi o źródła konfliktu wokół pamięci, mam wrażenie, że tak jak mawiał w świętej pamięci Jacek Kuroń, każdy z tej historii wyciąga, co jest mu wygodne. Bo państwo przywołują, zazwyczaj w polskiej analizie przywołuje się fakt przyznania tytułu bohatera Ukrainy Stefanowi Banderze przez Juszczenkę, że to jest początek ochłodzenia. Chcę przypomnieć, że bardzo ciekawy proces pojednania symbolicznego, odsłanianie grobów i miejsc tragicznej historii Polaków i ukraińskich, tak zwany model prezydencki, czyli odsłonięcie pomnika Orląt, potem pomnika w Pawłokomie, potem pomnika w Hucie Pieniackiej. Po ukraińskiej stronie prezydent Juszczenko zrealizował, był obecny z prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim w Hucie Pieniackiej, wbrew temu, że to był jego naturalny elektorat zachodnioukraiński, że wystąpiły przeciwko temu organizacje, historycy, opinia publiczna. Pomnik w Hucie Pieniackiej odsłonięto. Natomiast pomnika w Sachryniu w 2009 roku nie odsłonięto i runął prezydencki model uszanowania ofiar bez względu na narodowość. Więc wydaje mi się, gdy nie będziemy dokonywali takiego całościowego obrazu, nie pamiętali, że na przykład ukraińska strona też czyta polskie opracowania, polskie wystąpienia, polskie ustawy, na przykład to, że w 1997 roku zgodnie z ustawą o kombatantach i osobach represjonowanych Polacy, żołnierze istrybitelnych batalionów MWD SSSR zostali uznani za kombatantów, a wszyscy utrwalacze władzy ludowej, którzy walczyli z UPA i z Werwolfem, zachowali swoje uprawnienia kombatanckie, że to też są kroki nie do końca przyjaźnie postrzegane przez ukraińskich historyków, publicystów i tak dalej. I że ten proces, o którym wczoraj mówił Witali Portnikow, samouświadomienia społeczeństwa ukraińskiego jest tu przyczyną, a nie nastroje antypolskie. Natomiast mam wrażenie, że najprostsze wytłumaczenia cieszą się największą popularnością, to znaczy, że problem jest po stronie pana Wiatrowicza i po stronie niedojrzałości elit ukraińskich, natomiast błędy popełnione po własnej stronie, no nie do końca chcemy tutaj zauważyć i to jest widoczne też w naszych dyskusjach na forum. To znaczy mówimy o początek kryzysu to ekshumacja, zakaz ekshumacji. No ale co było przyczyną zakazu ekshumacji? Zniszczenie pomnika w Gruszowicach. A pomnik w Gruszowicach 24 lata państwo polskie nie wypracowało formuły dla upamiętnienia, które było legalne, nielegalne, było pochówkiem, nie było pochówkiem i tak dalej. Czy ktoś na tym się do końca poważnie zastanowił, zanalizował, jakie zaniedbania miały miejsce i jak one skutkują Anno Domini 2017? I tego brakuje mi w debatach polsko-ukraińskich, bo debatujemy tylko cząstkowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę i potem tutaj tak. Jacek Piotra, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Ja muszę powiedzieć, że trochę byłem zaskoczony wystąpieniem pana dyrektora Eberharda, który dla mnie było niesamowicie polakocentryczne. Piotr Tyma na szczęście już przedstawił to drugie widzenie naszych historycznych relacji i muszę powiedzieć, że niestety się zgadzamy. Bo ja jestem spokojny, panie dyrektorze, co do relacji społeczeństw. Tutaj następuje no, rzeczywiście polsko-ukraińskie pojednanie. Pomijając to, że polska gospodarka dzisiaj stoi Ukraińcami, bez ukraińskich pracowników byśmy po prostu musieli zatrzymać ten nasz gospodarczy sukces, gospodarczy rozwój, to jest coraz więcej wzajemnych relacji. Ukraińcy tu inwestują, my coraz bardziej przekonujemy się do Ukrainy. Padło tutaj ze strony jednego z prelegentów, że gospodarczo jest dobrze, my się rozwijamy, wzrasta wymiana towarowa.
to wszystko świadczy o tym, że tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że my nagle Polacy zostaniemy w jakiś sposób ustawieni negatywnie, chociaż jest, przepraszam, i tu zgadzam się z panią ambasador, bo to jest problem elit dzisiaj i rozmów między elitami, a nie rozmów między społecznościami, społeczeństwami. Wróciłem dopiero co z polsko-ukraińskiego forum samorządowego z Charkowa, gdzie nasze doświadczenia cały czas są fantastycznie przez stronę ukraińską przyjmowane. Relacja, stosunki, ciepło, otwartość, wszystko po kolei. Nic się nie zmieniło. Pomimo tego, że w tej sferze międzyelitarnej tyle mówimy dzisiaj o polityce historycznej. Ten nasz polakocentryzm nie pozwala nam zauważać błędów popełnianych po naszej stronie. A jeżeli dialog ma mieć sens, ma mieć podstawy i ma mieć jakąś przyszłość, to trzeba też uczciwie zawsze dokonać tego rachunku sumienia. Ja akurat pochodzę z polsko-niemieckiego pogranicza, ze Szczecina i tam to słynne wybaczamy i prosimy o wybaczenie jednoznacznie pokazywało nasze wówczas polskie podejście do polsko-niemieckich relacji. Przecież my dzisiaj sami tu w Polsce usprawiedliwiamy żołnierzy wyklętych i wszystko jest dobrze, od Ukraińców żądamy czegoś zupełnie innego. My dzisiaj tutaj w Polsce omijamy Komisję Europejską, omijamy naszych sąsiadów i rozmawiamy z partnerem zza oceanu, a Ukraińców oskarżamy, że pomijają w jakiś tam sposób nas. Nasze widzenie Ukrainy w ogóle uważam jest dzisiaj zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości. Ukraina z trudem, ale wdraża reformy, z trudem, ale buduje lokalne społeczności. To, co się dzieje na poziomie ukraińskich romad, dzisiaj się jednoczących w sposób demokratyczny, oddolnie, to jest proces dla nas niesamowity. To jest budzenie rzeczywiście tej lokalnej społecznej aktywności, tworzenie tych lokalnych, fantastycznych środowisk, fantastycznych ojczyzn. I tutaj ja boleję na tym strasznie, ale my przegrywamy. Znaczy Ukrainę, to jest znowu takie polakocentryczne spojrzenie, bo nie przypominam sobie w ostatnich latach naszych polskich inicjatyw służących wspólnym społecznym, gospodarczym przedsięwzięciom, służącym przełamywaniu barier historycznych. O tym znowu mówił przed chwilą Piotr Tyma. Tymczasem to mówi jeden z panelistów, inne państwa Unii Europejskiej przysłowiowych gruszek w popiele nie zasypiają, są tam bardzo, bardzo aktywne. W Kijowie dzisiaj są wszyscy, jeżeli chodzi o świat zachodni, przyglądają się ukraińskim reformom, przyglądają się w czym będą uczestniczyć, gdzie będą inwestować, gdzie jest po prostu biznes i perspektywy rozwoju. My jesteśmy tam dzisiaj najmniej obecni tak naprawdę ze wszystkich partnerów. I liczenie na to, że Ukraina jest skazana na relacje z Polską, bo inaczej co? Zablokujemy ewentualne stowarzyszenie Ukrainy, czy pogłębiany proces stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską? No nie, bo to jest wbrew naszemu strategicznemu interesowi. Tylko o dobre partnerstwo trzeba zabiegać, trzeba być aktywnym, otwartym i zawsze też umieć w odpowiednim momencie tego rachunku sumienia dokonać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu, pan Eugeniusz Smolar. Mogę siedzieć, jeśli można. Chciałem się zająć tym, o czym pan Taras Kaczka mówił, że nie chce mówić i nie lubi geopolityki, a tak naprawdę mówił cały czas o geopolityce. Kilka tez. Partnerstwo Wschodnie jest ogromnym sukcesem, między innymi ze względu na to, że doprowadziło do internacjonalizacji problemu przyszłości Ukrainy, Gruzji i innych państw postsowieckich. Przedtem nikt się nie chciał w Unii Europejskiej zajmować tym rejonem, nie ze względu na to, że chciano go oddawać Rosji, tylko dlatego, że tam nie było żadnego wielkiego interesu gospodarczego. Wystarczy wspomnieć, że w 2014 roku wymiana gospodarcza Niemiec z Ukrainą to było 9 miliardów euro, a z Rosją 90. To są sprawy podstawowe i nawet jak dzisiaj pan powiada, że wszyscy są na Ukrainie, ponieważ szukają biznesu, to dlatego, że właśnie Ukraina pokazała przez te ograniczone reformy, które doprowadziły, że zaczyna istnieć jakby
infrastruktura do jakiejś tam silniejszej może obecności gospodarczej. Natomiast patrząc na statystyki inwestycji dokonanych na Ukrainie, to one są nadal na bardzo niskim poziomie. Ponieważ nie uważa się, ażeby Ukraina zagwarantowała bezpieczeństwo własności prywatnej, żeby przejrzystość prawa i realizowanie prawa, a mówię to z pewnym uśmiechem, patrząc na naszą polską sytuację, było zadowalające. Sprawa mnie lekko porusza, kiedy również i pani ambasador Pełczyńska-Nałęcz powiedziała o biurokratyczno-technokratycznej polityce Unii Europejskiej, do czego odwoływał się pan również Taras Kaszka. Otóż nie będzie wobec Ukrainy i żadnego innego kraju Partnerstwa Wschodniego żadnego New Big Project. Ponieważ Association Agreement, DCFTI, this is it. I jeśli ja słyszę ten sam argument, który od pana słyszałem 10 lat temu również i w Fundacji Batorego. Znaczy nasi przyjaciele Ukraińcy przyjeżdżają z jakimiś, jakby nie przemyśleli na przykład procesu przystępowania do Unii Europejskiej, Polski i innych krajów Europy Środkowej. To nie był żaden big project. To był polityczny proces i gospodarczy, cywilizacyjny wewnątrz Polski. Nie w stosunkach Polski z Unią Europejską. Potem były negocjacje. To jest kwestia transformacji, skutecznej transformacji, właśnie tego, co się tak lekko mówi, sektorowe polityki, technokratyczny proces, to mnie zdumiewa i uważam to za niesłychanie szkodliwe, ponieważ to odbiera wam, działaczom ukraińskim, możliwość znalezienia języka, który byłby przekonujący wobec własnej opinii publicznej. Ponieważ kiedy wy powiadacie, że my nie wiemy, czy Unia Europejska nas chce, to przyjrzyjcie się tę sytuację, że Unia Europejska, 28, wkrótce 27 państw, ma 27 polityk. I nie każdy z tych krajów, patrzcie na Holandię i referendum holenderskie, będzie z taką przychylnością patrzył na perspektywę dalszego zbliżania się Ukrainy do Unii Europejskiej, jak to czyni Polska. I ostatnia rzecz, którą pozwolę sobie powiedzieć, to jest stosunki z Niemcami, które Ukraina zamierza podtrzymywać, są absolutnie słuszne, ponieważ Niemcy odgrywają szczególną rolę w Unii Europejskiej. Ale znowu, to nie są Niemcy. W ramach CDU-CSU, CSU jest kompletnie niezainteresowana przyszłością Ukrainy i w swoim dokumencie programowym na ostatnim zjeździe mówiła o stosunkach z Rosją tylko. Liberałowie powiedzieli publicznie w czasie kampanii wyborczej, że uważają, że zniesienie sankcji z Rosją jest sprawą podstawową. Jedynie część CDU oraz Zieloni są pryncypialnie proukraińscy. Jedynie na forum niemieckim. W związku z tym jakiekolwiek wahnięcie się, utworzenie nowe, a już nie mówię o socjaldemokratach, których nie wspomniałem, którzy są jakby podzieleni w tej sprawie. Jakiekolwiek wahnięcie polityczne na rynku wewnętrznym niemieckim wpłynie nie na stosunki Ukrainy z Unią Europejską, bo one się będą toczyły w ramach tych procedur i procesów, które istnieją, tylko na pewien atmosferę przychylności do wynalezienia jakichś nowych form pogłębiania integracji. Mi się wydaje, że problemem są polityki wewnętrzne w naszych krajach. Ja nie mówię o polityce pamięci, ja mówię o realizowaniu polityki europejskiej i tak dalej. Znaczy, że jeśli nasi przyjaciele ukraińscy nie zdają sobie sprawy, że elity muszą znaleźć język rozmawiania z własnym elektoratem, to mówienie o tym, że będzie rozczarowanie Unią Europejską, spowoduje tylko wzruszenie ramion w Unii Europejskiej. Jak oni nie chcą, to nie jest nasz problem, to jest ich ból głowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ponieważ padło sporo pytań i kąśliwych w dobrym sensie tego słowa komentarzy, to ja bym przekazała głos naszym panelistom, tym, którzy chcą zareagować. Tak? Tak, wszyscy chcą reagować. To wspaniale. To w odwrotnym kierunku zapraszam. Tutaj masz. Tak, tylko proszę, przepraszam, o taką... O zwięzłość. Mieliśmy jeszcze jeden komentarz. Ale oczywiście. Wzorowy stosunek do własnej przeszłości. Ja oczywiście powiedziałem to bardzo enigmatycznie, dlatego że miałem 30 sekund na dokończenie wypowiedzi. Chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, żeby być zawsze gotowym, aby potępić to, co było niegodziwe w polskiej historii, żeby potępić zbrodnie, które były dokonywane w imieniu państwa polskiego. A także, żeby nie frymarczyć historią. A co konkretnie mam na myśli? W polsko-ukraińskich stosunkach doszło do dwóch zbrodni.
Jedna 43-44, druga 47. Zbrodnia wołyńska, którą osobiście też częściowo badałem, a jako ekspert mający jakieś też wiedzę o prawie międzynarodowym i o orzecznictwie sądów międzynarodowych, nie mam żadnych wątpliwości, że była to zbrodnia ludobójstwa. Uważam, że od samego początku, to znaczy przynajmniej przynajmniej w 2013 roku należało to tak właśnie stwierdzić, a nie używać prawniczych eufemizmów. 1947 rok miała miejsce akcja Wisła. Tego nie badałem, ale na podstawie mojej całej dostępnej wiedzy ja nie mam wątpliwości, że to należy uznać za zbrodnię przeciwko ludzkości. Nie za ludobójstwo, ale za zbrodnię przeciwko ludzkości. Oczywiście wiemy, jakie były napięcia w tym roku, nawet powiązane z tym, że państwowe instytucje analityczne tak w wewnętrznych dokumentach tak to określały, a później środowiska kresowiaków nagłaśniały to po to, żeby zdyskredytować owe bardzo dobre analizy. Był przykład Chruszowic. Uważam, że to, że ten pomnik, który był nielegalny i prawdopodobnie tam nie ma pod tym pomnikiem żadnych szczątków ludzkich, a przynajmniej były wielokrotne prośby do propozycji stronie ukraińskiej, żeby dokonać wspólnych ekshumacji, żeby się przekonać, że tam nikt nie leży. Więc to, że ten problem nie był rozwiązany przez 20 lat, no to jest właśnie nasze zaniedbanie i być może właśnie efektem tego takiego pudrowania trudnych obawy przed rozmową o trudnych sprawach, że to kogoś zradykalizuje, że komuś się nie spodoba, że wpłynie na stosunki polsko-ukraińskie. No bo jak państwo polskie przez 20 lat nie potrafiło zdemontować tego pomnika, no to się okazało, że miejscowy wójt nakazał demontaż i porąbanie miejscowym nacjonalistom. No i szkody są, więc ja już nie mówię o hasłach takich jak na przykład przeprosiny, które były, pamiętam parę lat temu przez pewne środowiska intelektualne były wysuwane propozycje przeprosin za na przykład zajęcie Litwy Środkowej. No to jest ahistoryczne, to jest było zrobione absolutnie w celach politycznych i to jest negatywny przykład, ale tak samo mi się nie podobają, mówię, wszelkie próby relatywizacji, czy to zbrodni niektórych oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych, czy akcji Wisła. I jeszcze tutaj jeszcze sobie zanotowałem jedno pytanie, ale w tym momencie, przepraszam, w tym momencie mi... dobrze, to oddam głos. Do teraz było zwrócenie. Polskich win zaniedbań. Znaczy, ja nie mam żadnego problemu z tym, aby je formułować i to się nie tylko ogranicza, moim zdaniem, polskiej winy i zaniedbania się do tego, w jaki sposób, a powiedzmy sobie otwarcie, skandaliczny sposób został zlikwidowany pomnik w Chruszowicach i to nawet, że on miał charakter nielegalny, nie ma żadnego znaczenia. Znaczy ono ma znaczenie pewne proceduralne, prawda, że być może trudniej było temu przeciwdziałać, no bo rzeczywiście pamiętajmy, upamiętnienia symboliczne pozostają w gestii samorządów, prawda, czyli w tym momencie rozumiem wójta gminy Stubno, podczas gdy groby są ochraniane przez państwo, ale absolutnie nie mam ochoty relatywizować tego, to znaczy uważam, że szkody polityczne, które ponieśliśmy na skutek tego rodzaju działań, były gigantyczne. Już tutaj Łukasz Adamski wspomniał i kwestię żołnierzy wyklętnych i tak pewnego takiego bezrefleksyjnego, nieroztropnego po polskiej stronie wychwalania bohaterów, którzy aby być bohaterami nie do końca zasługują. Ale ja nawet uważam, że Polska ma jeszcze jeden jest błąd. Błąd o charakterze komunikacyjnym, ponieważ nasze problemy w relacjach polsko-ukraińskich, one mają wymiar, częściowo wymiar taktyczny, częściowo wymiar strategiczny. I oczywiście możemy sobie wymieniać różne rzeczy taktyczne od tych wspomnianych Lwów, poprzez Chruszowice, cmentarz Łuczakowski i tak dalej, prawda? Tutaj jak gdyby mamy wielki katalog różnych zaniedbań, ale być może problemem jest to, że tak naprawdę nie do końca został sformułowany przez polską stronę oczekiwania o charakterze strategicznym. Czego my tak naprawdę oczekujemy od ukraińskiej polityki pamięci? Czy wystarczy, aby był potępiony
Szuchewy, czy Bandera, czy należy, czy Ukraina powinna znosić pomniki? To jest w ogóle pytanie, w jakim stopniu Polska ma tego typu prawo, aby narzucać Ukrainie swoich bohaterów, chociaż na pewno mamy prawo do tego, aby informować o naszej wrażliwości, pokazywać, jak nieuwzględnianie naszej wrażliwości będzie się odbijało na relacjach polsko-ukraińskich. Jeżeli pan minister Piechota mi zarzuca polonocentryzm, to tylko dlatego formułuję przekaz w ten sposób, że uważam, że dzisiaj problem mamy po stronie polskiej. Dzisiaj mamy złe nastroje społeczne, nie na Ukrainie, bo wczorajsze badania Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego pokazują, że Polska ciągle na Ukrainie, to się pewnie niestety zmieni, ale bije rekordy sympatii. Mamy niestety dzisiaj problem polskiego postrzegania Ukrainy. I jeżeli to Ukraina dzisiaj, to znaczy dzisiaj odpowiedzialność moim zdaniem jest większa po stronie ukraińskiej. Jeżeli strona ukraińska nie pójdzie na pewne gesty, to niestety boję się, że to się będzie napędzać, nakręcać i koszty polityczne tego będą większe. Pani ambasador mówiła, że to jak gdyby politycy mają tutaj odpowiedzialność. Znaczy ja uważam, że to jest sprzężenie zwrotne niestety. To jest tak, że politycy wpływają na społeczeństwo, a społeczeństwo wpływa na polityków. I jeżeli nie wyjdziemy z tego zaklętego kręgu napięć w relacjach historycznych, to będzie się pogarszać. Co robić? No, mówimy o chruszowicach. Znaczy szukajmy konkretnego planu działań, które pozwalałoby nam rozwiązać kwestię upamiętnień. Co to oznacza? Na początku dokumenty zbrodni, potem weryfikacja pochówków, czyli wspólne działania poszukiwawcze, potem wspólne działania na rzecz upamiętniania, prawda? Tego typu kroki, one są jedyną możliwością, aby rozwiązać problem nielegalnych pochówków, bo zawsze będziemy mieli, zawsze się pojawi jakiś wójt gminy Stubno, który wykorzysta złe emocje, które narastają i będzie tym grał przeciwko relacjom polsko-ukraińskim. Dziękuję. Ja bym chciał... Będę, jeżeli będę mówić po polsku i po ukraińsku, to proszę mnie wybaczyć. Chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, mamy tutaj bardzo uproszczoną dyskusję. Przekonywać mnie o potrzebie reform i tego, że należy realizować umowę, mnie nie trzeba przekonywać. Ja o tym słyszałem we wszystkich państwach Unii Europejskiej, byłem w Brukseli, tam stale faktycznie rozmawiałem na temat tej umowy. A to, co mnie boli, to, że umowa stowarzyszeniowa faktycznie została zaniedbana. Wszyscy o niej mówią, ale ona została zaniedbana z dwóch powodów. Pierwszy powód związany jest z tym, że europejska integracja była bardzo dobrze rozreklamowana przez polskich ekspertów w Ukrainie, a ja ich uważam za najgorszych ekspertów związanych z integracją. A dlaczego? Ponieważ standardowe doświadczenie polskiego eksperta było takie. Nam dali perspektywę członkostwa w 1993 roku, potem zalali nas pieniędzmi w ramach FARE, później w ramach pieniędzy przedakcesyjnych, równolegle my zrobiliśmy reformy i nas wzięli do Unii Europejskiej. A co mówią nam? To jest wasz interes, to są wasze problemy, to wy macie o to walczyć. Ja o tym wiem, jak walczyć o swoje interesy w Unii Europejskiej i wiem, że Polska na tym najniższym szczeblu bardzo często jest konkurentem. Gdy mówimy o dostępu do rynku rolnego, to krytyczną stanowisko w Unii Europejskiej kto ma? Polski rząd. I to nie jest pretensja do was. To jest wszystko, to jest normalne. To możemy tak pracować. Inna rzecz, że powinniśmy mówić, że w
tej historii są dwa elementy, które są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Nasze domowe zadanie związane z reformami, bez których nic się nie stanie, i jasne cele związane z integracją z Unią Europejską, bez których także nic nie będzie. A jeżeli my dojdziemy do sytuacji, że to jest nasz problem, że to nasza konkurencja, że Unia Europejska, a Unia Europejska, Komisja Europejska może walczyć, z Rosją, jeżeli chodzi o nieprzyjemnościach związanych z obroną własnych interesów. Natomiast jeżeli my będziemy budować swoje relacje w takim ostrym pragmatyzmie, to między nami pozostanie jedna rzecz, granica. Mentalny, kulturalny, historyczny, ekonomiczny, konkurencja. I ta granica jest przyczyną wszystkich problemów, o których tutaj mówimy. I w tym jest problem, że dzisiaj mówić, kto ma być pierwszy, kto drugi, w tym jest problem. Decyzja, prawdę mówiąc, jest jedna i to powinien być wspólny plan działań ukraińsko-polski, ukraińsko-brukselski, jeżeli już o tym mamy mówić, ale to nie powinna być kwestia, że wy wykonujecie umowę stowarzyszeniową albo wy dajcie nam perspektywę członkostwa. Nie, nam potrzebne są konkretne kroki związane z liberalizacją, takie jak liberalizacja wiz, jak ułatwienie uznawania certyfikatów, cała masa biurokratycznych spraw, które rozmywają granicę. A nas czeka w przyszłości duży problem przy takiej współczesnej polityce historycznej, jaki będzie stosunek do ukraińskiej migracji zarobkowej w Polsce. Co będzie za 10 lat? Prześladowanie ukraińskiej mniejszości w Polsce? Czy to będzie asymilacja Ukraińców w Polsce? O tym trzeba już mówić dzisiaj. A my dopiero co zaczynamy mówić o tym gronie eksperckim. A więc to też jest kwestia na przyszłość. Proszę zrozumieć, że my nie mamy problemów, które możemy rozwiązać samodzielnie. Ani państwo, ani my. I to wszystko, o czym mówimy, to są problemy, które możemy rozwiązać wyłącznie wspólnie. I właśnie należy z tego założenia wychodzić. I też podsumowując poniekąd, mogę powiedzieć, że w roku 2013, gdy już zakończyło się rozmowę na temat umowy stowarzyszeniowej, jeździłem po wszystkich regionach Ukrainy, bez wyjątku, i dzisiaj mam takie wrażenie, że niektórych, wydaje mi się, że powróciłem do dyskusji, które się odbywały w Sewastopolu, w Charkowie czy w Doniecku, kiedy mówiliśmy o umowie stowarzyszeniowej. Czyli gdzieś tam na poziomie podświadomości są wciąż jakieś uprzedzenia i pretensje. I jeżeli chodzi o umowę stowarzyszeniową, i Ukrainie udało się na przykład doprowadzić do pewnej jedności na wschodzie Ukrainy, na tych obszarach, gdzie nie ma konfliktu. I tutaj mamy to, o czym Łukasz mówił. Mamy pewne ryzyko, że możemy wpaść w taki korkociąg. A więc pytanie brzmi, albo będziemy z tych ruchomych piasków będziemy się wydobywać, bądź będziemy grząznąć w tych piaskach. I tutaj bardzo często mamy wspólną pracę nudną, może być może nudna praca, ale to musi być wspólna, nudna praca. No chyba się testuje, chociaż jest, żeby pan teraz... Może najpierw Taras, ponieważ on dbał, studiował doświadczenie polskie. I jeżeli next big thing to była umowa stowarzyszeniowa, no to po co nam partnerstwo wschodnie? Prowadzimy swoje działanie. W sumie można byłoby się pożegnać już z tym pomysłem, ale jeżeli chcemy iść dalej wspólnie z projektami regionalnymi, no to wówczas powinniśmy się zastanowić na tym, że powinniśmy też działać, i nie zgadzam się z panem Smolarem w odniesieniu do next big thing. I pewne projekty są możliwe, na przykład Litwa zaproponowała pewien projekt planu dla Ukrainy, który niestety nie został poparty, i to miał być dodatkowy stymul, bodziec dla reform. Więc jeżeli w trakcie kolejnych rund
negocjacyjnych z Polską, a Polska jest wielkim krajem europejskim, no to wówczas będziemy mieli nowe pomysły dotyczące kolejnych projektów. Dziękuję. Proszę tutaj. Jeszcze raz, jakbyście Państwo podnieśli rękę. Raz, dwa, trzy, cztery pytania. Także proszę, czy komentarze, proszę o zwięzłość, żebyśmy się zmieścili z pytaniami i z odpowiedziami. Grażyna Staniszewska, ja myślę, że w tym konflikcie jednak piłeczka jest po polskiej stronie. Mówię do pana dyrektora Eberharda, że to my w tej chwili powinniśmy coś zrobić, a mianowicie powinniśmy według mnie odnieść się, władze centralne powinny odnieść się do tego, o czym mówił Piotr Tyma. Do tych zniszczeń, kilkunastu zniszczeń ukraińskich na terenie Rzeczpospolitej. Tego odniesienia się nie ma. To byłby gest, który dość, wydaje mi się, tanim kosztem politycznym można wykonać. I wtedy można by było dopiero oczekiwać gestu z ukraińskiej strony. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, ja widzę pana Łukasza Adamskiego bez przerwy w ukraińskiej telewizji. Bez przerwy na debatach historycznych. Właściwie można powiedzieć, że jest tak, jakby reprezentuje Pospolitą Polską w telewizji ukraińskiej. Natomiast widzę pana profesora Grzegorza Motykę również w dyskusji z Wołodymyrem Wiatrowiczem w ukraińskiej telewizji. Natomiast odwrotnie, o czym pan już wspomniał, Wiatrowicz jest w Polsce jakimś czarnym ludem, persona non grata. No coś w ogóle niesamowitego, co w Polsce, ile łatek mu przypięto. Ja sama próbowałam przekonać, a to dziennikarzy Gazety Wyborczej, a to Polsatu, żeby po prostu zaprosić Wiatrowicza, żeby Ukraińcy w naszej telewizji mówili własnym głosem. Ukraińcy, którzy mieszkają w Ukrainie, a nie że tak powiem, Ukraińcy, którzy urodzili się i mieszkają w Polsce, żeby mówili własnym głosem w takich debatach. Takich debat po stronie polskiej w ogóle nie ma. To Polacy wciąż mówią, co Ukraińcy sądzą, albo Ukraińcy mieszkający w Polsce. To nie jest to samo. I myślę, że wtedy by ta debata po stronie polskiej się ucywilizowała i byłaby normalna. To by się stało normalne. Po prostu ze sobą dyskutujemy, tak jak się w Ukrainie dyskutuje i sami Polacy dyskutują z Ukraińcami. Tego brakuje po stronie polskiej. Dziękuję. Ja bym chciała zauważyć, że mamy tu właśnie taką dyskusję, gdzie Ukraińcy mówią sami za siebie. To jest zresztą pytanie naszych ukraińskich przyjaciół, czy Wiatrowicz jest ich głosem. Czy tak to też postrzegają? Bardzo proszę, tak? Ja nie widzę znowu. O, proszę, to proszę, proszę, proszę. Ewa Chłusko. Proszę Państwa, ja się zgadzam z tym, co powiedział jeden z moich przedmówców, że sprawy gospodarcze, sprawy na terenie Ukrainy, sprawy walki z korupcją idą zbyt powoli i to żądanie od Unii, żeby nagle otworzyła szerokie ręce dla Ukrainy, jest czasem bez patrzenia na swoją stronę. Że tak, przykład Polski powinien być właśnie przykładem dla Ukrainy, jak doszła do Unii Europejskiej. Że najpierw sprawy gospodarcze. Ale ja nie chcę pominąć tej sprawy historycznej. To jest podstawowa rzecz w stosunkach polsko-ukraińskich i to trzeba rozwiązać. Tak jak myśmy to rozwiązali z Niemcami. To musi być powiedziane, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Musi to być wreszcie powiedziane głośno. I to nie tylko przez, jak to polsko-niemieckich było w stosunkach najpierw z kościoły. Tutaj są trzy kościoły, grekokatolicki, katolicki i prawosławny. Ale także przez polityków. I żeby mój głos nie był taki bez projektu. Za parę lat zbliża się wielka rocznica. Stulecie podpisania układu polsko-ukraińskiego Piłsudski-Petlura. To jest układ, który wiąże nasze kraje, a jednocześnie układ, który był przeciwko Sowietom.
to, że później walczyła przeciwko Sowietom także opozycja w Polsce, partyzantka polska, ale także przypomina mi, że problemy ukraińskie polegają na tym, że UPA walczyła z Sowietami. Przecież ostatnie bunkry i ostatnie duże oddziały padły dopiero w 1952 roku. Więc walka była bardzo długa, już po akcji Wisła. I do tego czasu wyczyścić sprawy. Wyczyścić sprawy i to po obu stronach. Tu mówimy o Chruszczowiczach, a jedynie Tyma powiedział o znacznie większej zbrodni, której na której leżą no, pomordowani. Wymordowała partyzantka polska całą wieś Sachryń w chwili, kiedy tam nie było żadnego oddziału ukraińskiego. Tam pomnika nie ma. Ale także druga sprawa, o której ja nie mówię. Ja mam prośbę o pytanie, żebyśmy zdążyli. Już kończę. Ja jeszcze pamiętam z okresu Solidarności, jak były osoby, które podpisywały układ ukraińsko, UPA i partyzantki polskiej na Zamojszczyźnie i Hrubieszczowszczyźnie. Dlaczego o tym nie mówimy? Te osoby pamiętam jako z nadzieją, to były lata 80., że to może się rozwinąć, że to może być kolebką na tego. I ostatnie moje zdanie, także tu nie jest mówione akcji Wisła, a 500 tysięcy Ukraińców, które wysiedlono przed akcją Wisła, w ogóle się o tym nie pamięta. Akcja Wisła to tylko 130 tysięcy. 137. Także przepraszam za komentarz, ale jednocześnie projekt, powiedziałam, stulecie układu polsko-ukraińskiego. Dziękuję. Ja może osoby, które jeszcze nie zabierały głosu, bo tutaj czytam jeszcze. Bardzo proszę i pan profesor Motyka z przodu. Tutaj jeszcze. Dobrze, dzień dobry. Nazywam się Marcin Małek. Prowadzę schronisko górskie na Ukrainie Zakarpackiej. I po pierwsze mam już serdecznie dosyć polityki historycznej, bo wydaje mi się, że nią się zajmują wyłącznie osoby, które o niej piszą. No i może najbliżsi znajomi. Trochę mnie sprowokowało tutaj opinia, że obchodzenie ruchu bezwizowego odbyło się na granicy słowackiej. To ja serdecznie zapraszam na przejścia lwowskie, bo to jest jakiś koszmar po prostu. Jak ja jeżdżę z Zakarpacia, to mi jest wygodniej jeździć przez Rumunię, Węgry, Słowację do Polski, niż stać na przejściach koło Przemyśla czy Rawy Ruskiej. No, serdecznie zapraszam, bo to jest masakra. I też mam takie pytanie, czy są jakieś projekty gospodarcze w związku z Partnerstwem Wschodnim na Ukrainie? Dziękuję. Dziękuję. Tu był jeszcze głos i pan, proszę, jest głos. O, tu. Widzę. Bo ja nie widzę kto. Tak, to jest. A Dymytro Szurka. No właśnie. Dużo dziękuję. Bardzo dziękuję. Międzynarodowa Fundacja Odrodzenia. Wydaje mi się, że sytuacja ta, którą obecnie mamy, to jest sytuacja absurdalna. W retoryce, która jest obecna pomiędzy Polską a Ukrainą, kiedy rzeczywiście jesteśmy przed szczególnymi wyzwaniami w Europie, to ugrzęźliśmy w tym, co teraz już mianujemy mianem kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich. Ale kryzys jest też szansą, jeżeli wykorzystamy to w odpowiedni sposób. Przecież jeżeli należy zastanowić się na tym, co robimy nie tak. Wydaje mi się, że z obu stron może nie ze wszystkich stron społeczeństwa, ale przynajmniej, że chodzi o znaczącą część społeczeństwa, po obu stronach jest frustracja, poważna frustracja. I to jest widoczne w elitach intelektualnych. Frustracja tym stanem, w którym jesteśmy. Trzeba się zastanowić na temat, co robimy nie tak. Pan Łukasz mówił o tym, że powinniśmy rozmawiać więcej. Zgodziłby się z tym, ale tutaj sęk nie w tym, by rozmawiać więcej, tylko należy zastanowić się na tym, jak rozmawiać. Z kim rozmawiać? Tak, być może
trzeba się zastanowić, przeanalizować, czemu tak się stało. Skąd się wzięło, że znaleźliśmy się w tym obecnym stanie? I trzeba byłoby uznać, że oba nasze narody mają zespół ofiary. I te recepty, które spracowały pomiędzy Niemcami, Francuzami, Niemcami, Polakami, w tym przypadku mogą nie spracować w całości. Dlaczego? Bo Ukraińcy nigdy nie uznają, że są wyłącznie sprawcami. Polacy również nigdy nie uznają, że są wyłącznie sprawcami w stosunku do Ukraińców. Trzeba być tego świadomym. Ale trzeba przeanalizować, jak do tego doszło. Gdy strona polska zaczęła wypowiadać się i powtarzać, jak Łukasz powiedział, wstrzymywaliśmy się, a w końcu zdecydowaliśmy, że powiemy całą prawdę, jak ją widzimy, no to wówczas sami państwo pamiętają, państwo też krytykowaliście Ukraińców za to, że my bardzo długo unikaliśmy tej rozmowy. Mówiliśmy o tym, że nastąpi eskalacja, ponieważ jesteśmy razem ofiarami, nie jesteśmy wyłącznie sprawcami i proszę bardzo, mamy eskalację. Dlaczego? Ponieważ Ukraińcy zaczęli odpowiadać, co oni sądzą o polskiej wykładni historii. I jeżeli Polska, jak Polska na przykład tłumaczy wydarzenia z roku 18-19 oraz polskie, z okresu międzywojennego, i też Ukraińcy też mają własne zdanie na ten temat, jeżeli chodzi o Krym, nie będziemy jeszcze Krymu doczepiać do tego. Najmocniej przepraszam, ponieważ sam jestem rodem z Krymu. I to referendum, nie ta farsa z 14 roku. Ja mówię o referendum z 91 roku. Wówczas większość głosowała za niezależność Ukrainy, Krymu i Sewastopola. I to są rzeczy nieporównywalne. Nie można rok 18-19 porównywać się z Krymem w roku 91 i przyjęciem Krymu do składu niepodległej Ukrainy. Ale proszę zrozumieć, to jest przykład tego, jak możemy doprowadzać do jeszcze dalszych eskalacji. Ale po co? I do czego to doprowadzi? To w końcu, czy to doprowadzi do porozumienia? I jeżeli wciąż będziemy uważać, że tylko ktoś jeden ma rację, a zatem powinniśmy zrozumieć, że po pierwsze, powinniśmy skonkretyzować, bo tutaj mamy dwie kwestie. Pierwsze pytanie zadała pani Zabłuszko w znanym wywiadzie nie dość dawno, czyli czego od nas chcecie? To jest bardzo proste pytanie i to jest pytanie, które dojrzało w ukraińskim społeczeństwie i kiedy Polacy stwierdzają, mają różne twierdzenia, to Ukraińcy mówią, a czego od nas chcecie? Bo to nie zrozumiałe. Pan dyrektor próbował udzielić odpowiedzi, ale pytanie brzmi, czego od nas chcecie? I precyzyjnej odpowiedzi na to nie mamy, a zatem są różne interpretacje, czego Polska od nas chce. Ale również dziś rano pojawiło się kolejne bardzo ciekawe pytanie, aż tak się zastanowiłem. Jeden z polskich ekspertów mówił o tym, co powinniśmy zrobić, żebyście wreszcie nas polubili. No, najmocniej przepraszam. Mamy badania opinii publicznej mówiące o tym, że Polska jest postrzegana jako największy partner, sojusznik i tak dalej. Niemniej jednak wygląda na to, że z polskiej strony to z polskiego punktu widzenia nie jest to oczywiste. I jeżeli my uznamy, że jeżeli skonkretyzujemy, czego chcemy, jeden od drugiego, to jest pierwsze pytanie, a po drugie, jeżeli zastosujemy zasadę taką, że zgadzamy się na brak zgody w niektórych kwestiach, ponieważ w niektórych kwestiach być może nie będziemy mieli konsensusu w kwestii pytań historycznych, to wówczas wyjdziemy z tego kryzysu i przeczyścimy drogę do partnerstwa bardziej stabilnego i rzeczywiście strategicznego, tak by Europa była miejscem przyjemniejszym, aniżeli obecnie jest, szczególnie ten region Europy Wschodniej. Tak przynajmniej, żeby to było z ukraińskiego punktu widzenia. Pan profesor Motyka, to już jest ostatni komentarz, pytanie. Profesor Motyka. Czuję się troszeczkę wywołany do tablicy przez te wszystkie głosy, które mówiły o
historykach, o dialogu historycznym i tak dalej. Charakterystyczne, proszę zwrócić uwagę, że w tych wypowiedziach czterech prelegentów, dwójka prelegentów z Ukrainy koncentrowała swoją uwagę na kwestiach dotyczących geopolityki, ekonomii, przejść granicznych. Dwójka prelegentów z Polski zwracała przy tym uwagę, że potrzebne jest coś więcej, bo gasną dobre emocje dla Ukrainy. A nie można polityki życzliwej dla Ukrainy, również takiej wyrażającej się w otwieraniu nowych przejść granicznych, prowadzić bez dobrych emocji. Zanim przejdę do tego, jeszcze wskażę, jak można te dobre emocje tworzyć, to jeszcze króciutko, jako taki komentarz, bo Państwo tutaj, wiele osób, charakterystyczne, że najczęściej nie będących historykami, chętnie wypowiada się o konieczności dialogu historycznego. Nie mówię o tej sali, mówię o wielu, wielu spotkaniach politycznych dotyczących Ukrainy. Więc ja może króciutko, na podstawie brutalnego przykładu, pokażę Państwu, na czym polega problem w tym dialogu historycznym. Otóż niedawno, parę dni temu, w miesięczniku historycznym Do Rzeczy, a więc taka twarda prawica pisowska, ukazał się artykuł autora znowu znanego z twardych prawicowych poglądów, w którym bardzo szczerze, do bólu, ze szczegółami opisano zbrodnie na ukraińskich mieszkańcach wsi Wierzchowiny. I tenże autor, idąc pod prąd własnego środowiska, mówi, to nieprawda, co napisano w książce, że to nie NSZ. To zrobił NSZ. Są szczegóły, jak mordowano ludzi i tak dalej, i tym podobne. I otóż ja mógłbym wskazać na Ukrainie garść publikacji, garść dosłownie, w których życzliwie wobec polskich ofiar autorzy pisali ogólnie, coś się źle stało, UPA popełniła jakąś zbrodnię. Ale równie dobrego artykułu, szczerego, empatycznego wobec polskich ofiar jak ten, nie mógłbym wskazać, nie to, że w ostatnim czasie. Ja nigdy takiego artykułu w języku ukraińskim nie przeczytałem. I teraz odnosząc się do tego, co Państwo mówili. Trzy przykłady, które tutaj działań politycznych na styku polityki i historii, o których tu były mowa. Pierwszy. Przyjazd Komorowskiego, przemówienie, godzinę później ustawy historyczne. Drugi, tablica na przełęczy Wereckiej, od której zaczynają się wszystkie kłopoty. I trzeci, wieniec prezydenta Poroszenki na skwerze wołyńskim. Nie ulega wątpliwości, że pierwsze dwa przykłady burzą dobre polsko-ukraińskie relacje, prowadzą w złą stronę, także tą polityczną, a ten trzeci przykład stwarza właśnie te dobre emocje, stwarza możliwość mówienia polskim liberałom, tym bez cudzysłowia i tym w cudzysłowiu, tworzenia jakiejkolwiek bazy społecznej życzliwej dla Ukrainy. I moje pytanie właściwie brzmiałoby w związku z tym, dlaczego po stronie ukraińskiej tak mało takich gestów możemy wskazać? Dziękuję. Dziękuję bardzo. I wracamy do naszych prelegentów. Tak się zastanawiam, bo już było w jedną stronę, w drugą stronę, to może teraz tak. Zacznijmy od środka i wyjdziemy na zewnątrz. Pan dyrektor Eberhard i po tym, co powiedział pan profesor Motyka, chciałoby się postawić kropkę albo wykrzyknik, ale jednak trzy zdania komentarza, to znaczy. Ktoś z Państwa powiedział, że ma serdecznie dosyć polityki historycznej. Pewnie prawie każdy na tej sali ma serdecznie dosyć polityki historycznej. Problem jest tylko w tym, że jeżeli my się nie interesujemy historią, to historia się interesuje nami. I to niestety ostatnie trzy lata relacji polsko-ukraińskich w sposób brutalny nas o tym przekonują. To znaczy jesteśmy na innym etapie niż kilka lat temu. Na takim etapie, że dzisiaj chyba dla każdego już jest staje się oczywiste, że historia jest na tyle trudnym elementem naszych wzajemnych relacji, że nie możemy jej wystawić na margines, powiedzieć historią niech się zajmuje profesor Motyka z doktorem Wiatrowiczem. Nie, to niestety jest tak, że historia oddziaływuje na współczesność,
brutalnie oddziaływuje na współczesność, oddziaływuje na politykę, tym samym stała się sprawą polityczną. Co powinniśmy robić? Powinniśmy nie upolityczniać historii, oczywiście powinniśmy ją porządkować. Porządkować małymi krokami. Wspominałem kwestię ekshumacji, kwestię budowania na miejsce pomników symbolicznych, grobów, które byłyby w ochronie państwa. Ale w czasie to, co było dla mnie bardzo ciekawe i jakoś tam chyba znaczy niepokojące, to znaczy, że w czasie tej dyskusji z sali padło kilka głosów osób, które bardzo miały taką wyraźną potrzebę określenia winnego. Akurat w tym sensie określili Polskę, to może akurat jest lepiej, żeby Polacy bili się w polskie piersi, to jest pewnie zdrowsze niż na odwrót, ale ja się boję, że my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę określić winnego, bo zaniedbania są po obu stronach, rachunek krzyw jest bardzo skomplikowany. Powinniśmy zostawić ten element troszeczkę bardziej z boku, iść w kierunku konstruktywnym, tym bardziej, że poważniejsza sprawa dla mnie się wydaje nie to, kto jest winny, tylko jakie konsekwencje. To, co profesor Motyka powiedział o tym, że gasną dobre emocje w relacjach polsko-ukraińskich, to jest najbardziej poważny trend w relacjach polsko-ukraińskich ostatnich 2 lat. To jest trend, który zachodzi w Polsce, a moim zdaniem jest to trend, który jest lekceważony po stronie ukraińskiej. I taki był mój przekaz. Nie taki, aby budować rachunek krzywd, pisać, kto jest bardziej winny, mówić, kto jest bardziej winny, kto jest mniej winny. Abyśmy zrozumieli, że pewne rzeczy po polskiej stronie zachodzą, i z każdym miesiącem może być trudniej, bo kwestie historyczne przekładać się będą również na kwestie społeczne, na stosunek Polaków do Ukraińców, którzy w Polsce mieszkają. Tym samym coraz bardziej pogłębiając te podziały, tym bardziej dodając dodatkowy wymiar dla napięć polsko-ukraińskich. I to jest największe wyzwanie, największa groźba, przed którą niestety stoimy. Dziękuję bardzo. Ja nie jestem za fachem. Nie jestem historykiem, więc nie będę poruszać kwestii historycznych, natomiast stoję na miejscu polityków, którzy nie są historykami. Co ja bym robił, gdybym był na ich miejscu? Potrzebna jest fachowa dyskusja i poziom biurokracji, obniżenie poziomu do biurokracji, które mogłyby rozwiązać te kwestie. Ale z drugiej strony uważam, że nie jest całkiem dobrze, gdy politycy, którzy nie są historykami, że Ukraina nie wejdzie do Europy z banderą itp. Czyli nawet ci ludzie, którzy tymi sprawami się nie zajmowali, którzy mieli dobre emocje, u nich te emocje gasną z innego powodu. To, co powiedział Dmytro i to, co było w naszym dokumencie, zgoda na niezgodę, powinna pokazać minimalny poziom, na którym będziemy się zgadzać czyli mniej jeszcze emocji w tych naszych dyskusji. Bardziej skomplikowanych politycznych spraw w tej rozmowie jest po polskiej stronie niż po ukraińskiej. Wszyscy politycy walczą z jednym złem, jakim jest Wołodymyr Wiatrowicz, a jest już trochę śmieszne. Nie ma większego zła niż Wołodymyr. A uważam, że powinna być fachowa dyskusja i powinniśmy rozumieć, gdzie się zgadzamy, a gdzie się nie zgadzamy, ale gdzie zgadzamy się na niezgodę. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to widzę, że pan teraz już dużo mówi o gospodarce. Rzeczywiście we wschodnim partnerstwie jest wiele inicjatyw, które skierowane są na granicę. Na przykład polepszenie zarządzania granicą zarówno Ukrainy z innymi partnerami Partnerstwa Wschodniego, jak też Ukrainy z państwami Unii Europejskiej. Większą część pieniędzy, które mamy na granicę, mamy od europejskich partnerów. I to jest bardzo ważne. Wczoraj rozmawialiśmy o tym na naszym forum, o zwiększenie ilości przejść granicznych i robić tę granicę przejrzystą poprzez zwiększenie i polepszenie jakości tych przejść granicznych. I to będzie ten krok, który dla nas, dla Polaków i Ukraińców będzie poważnym i pozytywnym krokiem.
Problem z granicą jest dość prosty, to znaczy ukraińskie prawo wymusza na osobach, które nie przerejestrowały samochodów na ukraińskie, no, co chwila przejeżdża. Proszę, proszę, proszę tutaj pozwolić mówić panelistom, ale to jest odrębna dyskusja. Proszę. Dwie sprawy tutaj. Po pierwsze, padło proszę, choć nie dajmy się ogarnąć emocją chociaż w tej sali. I tak już dosyć emocji w polsko-ukraińskiej. Znaczy ja myślę, że tak, emocje są dozwolone, ale proszę, wszyscy nawzajem traktujemy się z szacunkiem, więc tak jest. Pan Adamski mówi, a my wszyscy słuchamy. Dobrze, więc ja się odniosę do dwóch spraw. Padło pytanie ze strony pana Żulchi, jak rozmawiać. Więc pewnie przez pozytywne gesty i z polskiej, i z ukraińskiej strony. Tutaj profesor Motyka słusznie wskazał na gest prezydenta Poroszenki. A nie poprzez negatywne gesty, takie jak strona polska jest zaskakiwana, że w obecności pani wicepremier jest odsłaniana tablica oskarżająca polskie państwo o potężną zbrodnię wojenną bez jakichkolwiek przekonujących dowodów oraz kwestionująca suwerenność Polski nad tym obszarem. Porównanie, którego ja użyłem do Krymu, oczywiście nie jest porównaniem co do przyczyn i faktycznej sytuacji na Krymie oraz w Galicji Wschodniej, bo to oczywiście jest skrajnie ahistoryczne. Miałem na myśli tylko to, że albo bierzemy za podstawę prawo międzynarodowe i stan prawno-międzynarodowy, albo sobie lekceważymy. Lekceważy sobie prawo międzynarodowe Rosja, Ukraina. W interesie Ukrainy jest to, aby prawo międzynarodowe wszędzie się umacniało, także jako podstawa ocen wydawanych przez historyków. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że jest absolutnie szkodliwe, destrukcyjne używanie takich pojęć, które być może będą użyte w przyszłym roku, kiedy będzie stulecie wojny polsko-ukraińskiej za Lwów, jak polska okupacja. Druga sprawa, krótko ad vocem, Ukraina z banderą do Europy nie wejdzie. No oczywiście jest to, ja bym powiedział, jest to pewnego rodzaju przesada, ale użyta w celach politycznych, ja to rozumiem, w celu wysłania politycznego sygnału, ale jest to powtórzenie deklaracji Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, kiedy była mowa o tym, że gloryfikacja człowieka, który współpracował z nazistami, jest sprzeczna z wartościami europejskimi. I trzecia sprawa, krótko, znaczy ja rozumiem dobre intencje pani Grażyny Staniszewskiej, ale wolałbym unikać takich porównania Adamski-Wiatrowicz. To znaczy one są dla mnie trochę niezręczne. Mówiłem o tym, że Wiatrowicz, który jest przedstawicielem umiarkowanych nacjonalistów i politycznym, i w historiografii, powinien mieć możliwość komunikacji z polską opinią publiczną. Ale z tego, co wiem, to przecież tydzień temu dał wywiad dla bodajże do Rzeczy albo w sieci. Natomiast inna sprawa jest to, że w Polsce pewnego rodzaju teoria symetrii, której przedstawicielem jest Wołodymyr Wiatrowicz, ma skądinąd obrońców i w samej Polsce. A ja i Wołodymyr Wiatrowicz nie słyszałem, żeby posługiwał się w sposób czynny językiem polskim, co oczywiście też utrudnia komunikację. Oczywiście on biernie rozumie. Moje komentarze są związane też częściowo i ze sprawami rosyjskimi, którymi się zajmuję, i z dialogiem o Rosji, ze sprawami politycznymi. I ostatnia sprawa. Ja nie wiem, skąd się wzięło przekonanie, że Wołodymyr Wiatrowicz jest persona non grata. Znaczy, żadne polskie władze tego w ogóle nigdy nie potwierdziły. To jest spekulacja dziennikarzy. Tak? To jest spekulacja dziennikarzy i podejrzewam oparta o to, że minister Waszykowski stwierdził, że osoby, które są odpowiedzialne za zakaz ekshumacji oraz które fotografują się z nazistami, czy jakoś tak, mniej więcej to było, no, nie wiadą do Polski. No, znamy film, w którym pan minister Szeremeta razem z rekonstruktorami uczestniczył w powtórnym pochowaniu żołnierzy SS Galicjen. I moim zdaniem analityczne doświadczenie mi wskazuje na to, że była mowa o panu Szeremecie, a nie Wiatrowiczu. Dziękuję. Dziękuję. Teraz Karczka. No właśnie dlatego, że nie ma precyzji w wypowiedzi pana ministra spraw zagranicznych Polski co do tego, komu z obywateli ukraińskich zakazano wjazd do Ukrainy, to ja się obawiałem, że nie puszczą mnie na tą konferencję, bo może raptem jestem obywatelem Ukrainy, to również zakazane. Jeśli nie ma precyzji, to jest taka gra, komu zakazano, komu nie zakazano. Ale wrócimy do tych sytuacji gospodarczych. Właśnie
Na tym polega problem, że teraz po 10, więcej niż 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, to ta jest różnica po obu stronach, infrastruktura i infrastrukturalna, jest naprawdę widoczna. I te odmiana sytuacji infrastrukturalnej po obu stronach granicy będzie coraz bardziej widziana, bo Polska ma już taką capacity korzystać w strukturze, z funduszy strukturalnych i coraz szybciej konsumować te fundusze dla tego, żeby rozwijać dalej infrastrukturę. I dlatego to jest wielki problem w stosunkach dwustronnych między Ukrainą a Polską, ponieważ okej, kiedyś dość szybko wyprawimy ten problem tych tablic polskich, samochodów na tablicach polskich, bo to jest właśnie problem opodatkowania na Ukrainie, czy w Ukrainie, jakkolwiek gramatyka albo polityka. To jest wielki błąd, który był popełniony 10 lat temu w polityce podatkowej ukraińskiej. To będzie wyprawiono, ale co dalej? Jak znikną te samochody na tablicach polskich? Co pozostaje? Bardzo widoczna różnica infrastrukturalna i ta granica, która przeszkadza rozwoju stosunków międzynarodowych. I tu jest problem jaki? Polegający na tym, że okej, mówimy o tym, że i tak dość tych pieniędzy, które Unia oferuje Ukrainie, ale Unia oferuje Ukrainie kredyty, które trzeba oddawać. Natomiast Polska korzysta z funduszy strukturalnych, które nie trzeba oddawać. I teraz jeszcze po prostu Polska otrzymuje pieniędzy, no to już się kończy, ale tym niemniej. I ta różnica również jest widoczna i podkreślana przez Polaków. To jest też różnica, którą rozumiemy. A teraz co do historii, ponieważ muszę kończyć tą historią, bo już wszystkie pytania były o historii. I powiem tak, że naprawdę nas czeka bardzo trudny okres tych wszystkich stuleci. 100 lat wojny, ja by powiedziałem wojny domowej, polsko-ukraińskiej 100 lat temu, tych układów i tak dalej. Ale trzeba pamiętać dwie rzeczy. Najpierw, że Wiatrowicz jest krytykowany przez Polaków, ale tak samo przez Rosję. I krytyka z boku Rosji prawie automatycznie robi Wiatrowicza bohaterem na Ukrainie. I to trzeba rozumieć, bo wojna z Rosją może być argumentem, że dlatego, żeby nie oceniać jego wypowiedzi, jego działania i politykę historyczną ukraińską krytycznie po stronie polskiej, z pozycji ukraińskiej w odniesieniu do reakcji Polski. To również musi być uwzględniane. Ale w końcu trzeba rozumieć, że dla mnie osobiście bardziej ciekawa jest książka, którą przeczytam, historyczną, pana Enzo Traverso, co do European Civil War. I to, co mamy w pamięci historycznej, to jest Civil War. To jest regionalna wojna domowa między Polakami i Ukraińcami w regionie. I tu, czym chciałem skończyć to wszystko, co również greckie podejście do amnistii, tak? Że każda wojna domowa buduje się na pobudowie pokoju, a ten pokój jest możliwy, jeżeli pamiętać wszystko. I zrozumiało, że my musimy to wszystko pamiętać, wszystkie pomniki, cała polityka historyczna musi być dokładnie zbadana, cała historia musi być dokładnie zbadana. Ale dlaczego? Dlatego, żeby udowodnić, kto jest żertą, a kto jest bohaterem, lub dlatego, żeby pobudować pokój. I trzeba mówić o tym, że gęsty z boku, ze strony Ukrainy potrzebny, ale potrzebny dlaczego? Dlatego, żeby udowodnić, że Polska jest prawa, że Polska jest żertwą, że Polacy były zamordowani i tak dalej, lub dlatego, żeby na tym pokoju, na tych gęstach z boku, na tych na tych gestach ze strony Ukrainy budować coś na przyszłość. I tego teraz odczucia ze strony ukraińskiej nie ma. Jest odczucie, że po prostu to jest taka
uznanie, że tak, Ukraina popełniła, Ukraińcy popełniły zbrodnie i tyle, i wszystko. Jaka przyszłość jest? Tego ze strony polskiej nie słychać w ogóle. Niestety. I to naprawdę jest największy problem dla mnie osobiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem wstrząśnięta tą dyskusją, dlatego że wydawało mi się, że mam absolutne zmęczenie polityką historyczną, że to będzie tylko kolejna spirala frustrującej rozmowy, a mam poczucie, że zostały powiedziane nowe i bardzo ważne rzeczy. Przynajmniej powiem Państwu to, co ja usłyszałam. Usłyszałam po pierwsze ogromny brak zaufania pomiędzy stronami i to jest niestety ten dorobek ostatnich 2 lat naszego dialogu czy niedialogu o sprawach historycznych i nie tylko. I ten brak zaufania objawił się w tym, że strona polska mówi, potrzebujemy z waszej strony, ze strony ukraińskiej, takiego zadbania o emocje, pozytywne emocje w Polsce, żebyście wzięli też odpowiedzialność za to, że my na niczym w próżni nie możemy budować. A strona ukraińska odpowiada, ale my się boimy, że nasze pozytywne gesty zostaną obrócone przeciwko nam. To znaczy, że my zrobimy coś pozytywnego i zamiast usłyszeć wspaniale, to my też robimy coś pozytywnego, usłyszymy, a nie mówiliśmy, że nie macie racji. I to będzie takie włożenie szpilki i cała sprawa się załamie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna konkluzja, bo jesteśmy po 2 latach rozmowy, z której zaczynaliśmy od Wołynia i niewielkich emocji, a dzisiaj mamy już i okupację, i akcję Wisła, i 100 innych pomników, incydentów po obu stronach, plus ogromne emocje. Albo z tego wyciągniemy wnioski, między innymi właśnie takie, że dzisiaj już trzeba pracować z zaufaniem i z wzajemnym zapewnianiem się, że jeżeli będzie pozytywny krok, to na tę odpowiedzią będzie pozytywny krok, a nie wykorzystanie tego przeciwko partnerowi. I oczywiście język. Okazuje się, że język rozmowy jest kluczem, bo po 2 latach ciągle padają podstawowe pytania. Czego wy od nas chcecie? Znaczy, jeżeli po 2 latach strona ukraińska w dobrej intencji... No ale w 2 latach już takiej naprawdę mocniejszej rozmowy. Strona ukraińska w dobrej intencji, bo my tu rozmawiamy w dobrej intencji, zadaje pytanie, czego wy od nas chcecie, to znaczy, że strona polska musi przemyśleć język, w jakim się komunikuje. I tak, jeszcze na sam koniec, ja się bardzo cieszę, że oprócz historii pojawiła się sprawa granicy, fundamentalnie istotna. Pojawiła się sprawa gospodarcza, także bardzo istotna. I to też jest jakiś sposób, żeby jednak tych rzeczy nie zaniedbywać. No granica to jest taki wielki, potencjalny polsko-ukraiński projekt, który może mieć i wymiar i polityczny, i europejski, każdy. I znowu tu obie strony powinny chyba wziąć odpowiedzialność, a nie wytykać kto komu, bo tutaj wina jest na pewno. Wszędzie ją można znaleźć. Pytanie teraz tylko, jak tę sprawę posunąć do przodu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym prelegentom i Państwu, którzy wzięliście udział w tej dyskusji, za głosy, za pytania i za zaangażowanie we wspólną sprawę. Dziękuję bardzo.